Nowy Jork pozdrawia. Oglądają mnie Stany Zjednoczone i ludzie na całym świecie są rozrzuceni, którzy mnie widzą. Bardzo Państwa witam. O godzinie 4:45 rano. Nieprawdopodobne, że nie śpicie. Oglądamy reklamy, nie wymiękamy. Panie Mariuszu, naprawdę widzimy to, że oglądacie te reklamy, że chcecie nam pomagać. Naprawdę jest to wielka, niezwykła rzecz, że widzicie no, coś więcej w tym. Jak dla mnie podkład muzyczny jest za cicho, może być trochę głośniej, ja nie chcę, żeby on był za głośno, chcę, żeby tak troszeczkę szemrzał w tle, minimalnie, no, zobaczymy, no niech tak będzie. Proszę Państwa, widzicie piękną reklamę kapitana okrętu Nautilus, który stoi na okręcie i patrzy na jakieś miasto i na ludzi gdzieś oddalonych. Moja bardzo, bardzo, jedna z bardzo ulubionych reklam. Jakich reklam, co ja mówię? Grafik oczywiście, grafik z kapitanem Nemo. Wszyscy Państwo wiecie, że ja bardzo chciałem wejść bardzo wcześnie rano. Naprawdę, tak jak nikt nie wchodzi z tych YouTuberów, tych całych wszystkich tam. Wiecie, że mamy na YouTubie miliard tych ludzi, którzy robią swoje audycje. Ja chcę iść poprzek. Australia ogląda. Bardzo pozdrawiam Australię. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę to miejsce, bo bardzo dużo słyszałem o Australii. Powiem Państwu tak, że ja uważam, że jeżeli to, co robię, ma sens, a wierzę w to święcie i wierzę, że w tym wszystkim jest coś większego niż tylko kolejna audycja na YouTubie, którą można klikać, lajkować, subskrybować i tak dalej, to nawet jak będę robił wbrew wszelkim zasadom, będę dawał najbardziej nudne tytuły na świecie, ja specjalnie dałem ten tytuł, no nudny jak... No, naprawdę, o 4:45 nad ranem, kto to będzie oglądał? Kto to będzie oglądał? Tokio! Tak, rzeczywiście, też jest Tokio. Witam, Tokio. Proszę Państwa, ja po prostu wierzę w to święcie, że ta siła jest tak duża, związana z takim światłem, nie wiem, przeznaczeniem, jak to tam sobie można określić. W każdym razie, jako coś się pojawiło takiego, co mi tutaj kolega zainstalował, nie wiem, co to jest, $20. Pojęcia nie mam. Proszę Państwa, powiem Wam szczerze, ja zawsze... Czekajcie, chcecie mnie zobaczyć pewnie, co? Jak ja wyglądam. Ojejku, zaczekajcie sekundkę, momencik, zaraz Wam pokażę, jak ja wyglądam. Tak wyglądam, o 4:45 nad ranem. Witam Państwa, o właśnie. Przepraszam za te okulary, przypominam, że to są okulary ajurwedyjskie, dzięki którym ja po prostu lepiej widzę te teksty wszystkie. Proszę Państwa, ja zawsze miałem ogromny opór przed reklamami, pieniędzmi i tak dalej. I moi przyjaciele z fundacji bardzo nad tym pracują, żeby to u mnie zmienić, ponieważ ja miałem zawsze przekonanie, że nie można za to brać żadnych pieniędzy, za to, co się mówi, co się robi. Kawa, a właśnie, jeszcze się kawę napiję faktycznie, bo to jest... Natomiast jest taki moment, że jeżeli rzeczywiście mamy ten świat zmienić, to no, trzeba będzie te pieniądze jakoś no, po prostu tutaj coś brać. No, zobaczymy. Te pieniądze dla Was. Ja wiem, bardzo dziękuję Państwu w ogóle za to, że oglądacie te reklamy, że tam będą jakieś instalowane na tym czacie, na tym kanale jakieś rzeczy, które tam z pieniędzmi... Mówię Wam szczerze, ja najchętniej bym w ogóle na tym nigdy nie zarabiał pieniędzy i tak powinno być, no ale jeżeli mamy zmienić świat, trzeba także tutaj te pieniądze jakoś no, się z nimi pogodzić, choć zawsze miałem z tym ogromny problem, bo zawsze jestem, ja mam taki, wiecie Państwo, na świat trochę helikopter view, czyli taki jestem lekko człowiekiem, który patrzy na ten świat jak na jakiś teatr. Ja miałem zawsze takie poczucie, że nie do końca jestem stąd, miałem takie naprawdę poczucie. Stany Zjednoczone, New Mexico, u mnie 8:50, no proszę bardzo, rzeczywiście, 8:50, a u mnie, proszę Państwa, możecie zobaczyć mój zegarek, bo też były pytania o zegarek, który mam. Ja mam kilka zegarków, nie wiem, czy go widać. O, właśnie. 4:50. To jest zegarek, który się nazywa Nautica. No wiecie dlaczego, tak? Tych zegarków nie mam dużo, mam tylko kilka, ale Nauticę sobie kiedyś kupiłem, no bo Nautilus to Nautica. Dobrze, proszę Państwa, to będzie program wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że... No znowu będzie trochę UFO niestety, bo tego, od tego UFO się nie da uciec. Ja miałem sobie nawet zrobić takie notatki, o czym powinienem Państwu powiedzieć, żeby nie zapomnieć. Zapomniałem sobie tego spisać, tych rzeczy, no ale trudno, bo tu trzeba będzie Wam wyjaśnić pewne bardzo ważne rzeczy związane z tym, o czym
Jakie jest przesłanie tego programu? Pieniądze to energia, jak się ją wykorzysta, zależy od nas. Ja wiem, pani Anno, ja wiem, tylko że ja mówię szczerze, zawsze robiłem wszystko za darmo. I państwo mi możecie, no uwierzcie mi, że ja nigdy nie wziąłem z tych fundacyjnych rzeczy nawet złotówki. No wyobraźcie sobie fundację Nautilus, zegarek godny kapitana, tak, dziękuję, który, proszę państwa, jest fundacja i ja nigdy nie wziąłem nawet złotówki z tych pieniędzy dla siebie, tak? No wszystko, zawsze mi się wydawało, że to są rzeczy zbyt ważne dla pieniędzy, ale po prostu trzeba, ja po prostu muszę mieć więcej czasu, mówiąc krótko, ponieważ wpadłem w pewną pułapkę związaną z brakiem czasu i niestety tak to wyszło. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że nie śpicie. Ja zresztą specjalnie powiedziałem moim tutaj przyjaciołom, ja zrobię tę audycję wtedy, kiedy nikt tego nie ogląda. Wtedy dam tytuł najbardziej nudny na świecie, żeby nikt tego nie klikał nawet. Dam zapowiedź, która wręcz zniechęca do tego, żeby to oglądać i jestem przekonany, że i tak ludzie będą oglądać. Dlaczego? Dlaczego to się jeszcze, proszę państwa, tutaj dzisiaj wam powiem dlaczego, bo ja wierzę, że po prostu mówię o ważnych rzeczach i to się gdzieś przebije. Pokażę wam taką ciekawostkę związaną z moimi występami w różnych kanałach. Jestem zapraszany przez różnych youtuberów. O, państwo widzicie tutaj kanał Sekielscy Brothers Studio, gdzie wystąpiłem. Pentagon nie ma wątpliwości, UFO istnieje i odwiedza Ziemię. Kanał, ten materiał, zobaczcie, ma 126 tysięcy wyświetleń w 4 dni. Wynik, jak mnie tutaj mówią moi znajomi, bardzo, bardzo dobry, jak na tego typu tematykę. Ja wiecie państwo, że ja naprawdę wierzę w to, że jest taka sytuacja, że jeżeli się mówi o rzeczach bardzo ważnych, ja naprawdę mówię o rzeczach bardzo ważnych, oglądaliśmy, tak, bardzo, panie Mariuszu, pozdrawiam, to ten materiał będzie szedł w górę, tak, to znaczy ja tutaj już wcześniej mówiłem, aha, bo może nie wiecie państwo, że ja wszedłem dzisiaj rano o godzinie 4, tylko mi się nie zrenderował pewien materiał, który montowałem i poprosiłem wszystkich, że kończymy i ja wejdę o 4:45, więc tak to po prostu wyszło. Już ten materiał mam, także wszystkie materiały, proszę państwa, sobie dzisiaj obejrzycie i zrozumiecie, dlaczego jest to ważne. Kanada się kłania, pozdrawiam Kanadę. Ja, proszę państwa, zawsze powtarzam, że można zrobić 21 zasad, jak robić dobre materiały na YouTubie, żeby były klikane, tak? Czyli musi być tytuł, który was porywa, musi być no, niesamowita grafika z jakimś grymasem, jakieś, wiecie, jak ci ludzie robią tam, pokazują jakieś ręce, coś. Musi być zapowiedź, która po prostu będzie naprawdę, że ten człowiek włączy. A ja mogę robić dokładnie odwrotnie, czy 21 zasad dokładnie mogę robić na opak i jeżeli jest w tym coś ważnego, to i tak będą ludzie to oglądali i tak, także to nie ma znaczenia. Wiecie państwo, że ja mam taki zwyczaj, że sobie różne rzeczy, które widzę w internecie, które mi się spodobają, ja sobie je zostawiam na przykład na jakieś wykłady, tak, ponieważ wiem, że będę prowadził różne wykłady i powiem wam, co sobie zostawiłem. To nie tytuł, tu jesteśmy, to nie dla tytułu audycji, decyduję o meldowaniu się na pokładzie. To prawda, pani Malwo, ale powiem pani jedną taką rzecz związaną z tymi Sekielskimi na przykład. Ja się cieszę z tego, że ja ten materiał zrobiłem na kanale ludzi, którzy raczej się w ogóle UFO nie interesują. Bo musicie państwo wiedzieć, że ja, cała sztuka polega na tym, żeby nie dotrzeć do ludzi interesujących się UFO, duchowością, ezoteryką, naprawdę, ja wiem, że ci ludzie i tak mnie znajdą, i tak, bo państwo jesteście takimi ludźmi, tak, państwo i tak mnie znajdziecie, i tak będziecie ze mną, wcześniej czy później, w co wierzę, natomiast ja muszę dotrzeć do tych ludzi, którzy się kompletnie tym nie interesują, nie wiem, którzy tylko oglądają MMA na przykład, tak, albo którzy tylko śledzą politykę. Jakie UFO? Gdzie tam UFO? Co tu przy jakieś to brednie? To tam, że to przylatuje? Nic nie przylatuje. Ja do tych ludzi muszę dotrzeć, tak? Jak to zrobić, żeby do nich dotrzeć? Bo państwo już wiecie, ale oni jeszcze nie wiedzą i do nich trzeba docierać. No zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie. Mam nadzieję, proszę państwa, że ten przekaz dotrze do nich i to nawet nie w Polsce, bo ja zawsze miałem takie poczucie, że to trzeba mówić szerzej, że
Polska tutaj to jest trochę za mało. To trzeba po prostu tych ludzi pobudzić na całym świecie. I to nie tylko Polonię, przy całym, kocham Polonię i pozdrawiam wszystkich na całym świecie Polonii. Natomiast trzeba obudzić ludzi innych, wszystkich, tak? Przyszedł na to, proszę Państwa, czas. Powiem Wam taką ciekawostkę związaną z tym, właśnie z tym moim zbieraniem różnych rzeczy. Ja na przykład teraz czytałem ostatnio Politykę, czytuję gazety, i Niderlandy nie śpią, pozdrawiam Niderlandy i Słowację. I słuchajcie, był tam obrazek bardzo znanego polskiego, proszę Państwa, dlaczego on się nie pokazuje, a zaraz to zmienimy. Był tam obrazek, proszę Państwa, nie wiem, dlaczego się nie wyświetla Andrzej Mleczko. No nic, bo będę musiał Państwu to opisać w takim razie, co nie wiem, dlaczego się nie wyświetlił. Ciekawostka. W każdym razie Andrzej Mleczko zrobił taki w ostatniej Polityce taki fajny obrazek, że Pan Bóg jest... Czekajcie, ja go sobie tutaj otworzę z pulpitu, no ale i tak Wam nie jestem w stanie jego pokazać. Nie wiem, dlaczego się to nie... Ten Mleczko nie, bo to się tak nazywa u mnie. Jest kilku takich panów w niebie, tak, siedzą sobie na chmurce. Jest tekst, który wypowiada jeden z nich. Cholerna wieczność. Czekajcie, ja może bym zmienił to na JPEG. Może on dlatego tego nie widzi, że to nie jest JPEG. I proszę Państwa, to jest taka rzeczywiście pokazanie takiego nieba, jak sobie ludzie wyobrażają. To znaczy, że tam się siedzi na tej chmurce i się tak naprawdę czeka, nie wiadomo na co, się delektuje tym niebem po wieki wieków. Oczywiście, że tak nie jest, dlatego że jest reinkarnacja, o czym Państwu mówiłem, i ten problem tej nudy w niebie poruszył też kiedyś Krzysiek Jackowski, jak tam robił taką po prostu pogawędkę, że byłoby niezwykle nudno, gdyby było tak, że byłoby to jedno życie, potem ten sąd i potem, proszę Państwa, taka wieczna laba albo jakieś tam wieczne, nie wiem, no... Męczenie się czy coś, to byłaby tragedia naprawdę, i tak oczywiście nie jest. Czekajcie, pokażę Wam może to. O, teraz się na pewno pokażę. Uwaga, uwaga, na pewno to zobaczycie. Drodzy Państwo, to jest ten rysunek. O, cholerna wieczność. Proszę Państwa, nie ukrywam, że mam zaszczyt znać, przyjaźnić się nawet z Andrzejem Mleczko. Mamy kontakt. I ja z nim rozmawiam o tych sprawach i powiem Wam, że to jest bardzo dobry człowiek i bardzo się, no jakby te tematy go interesują wbrew pozorom. Ja wiem, że wielokrotnie też te jego rysunki, które śledzę, oczywiście jestem jego fanem, jak wszyscy pewnie wy także jesteście fanami, bo to geniusz jest absolutny. To powiem szczerze, że tam w tych rysunkach pobrzmiewają różne takie tony, które, proszę Państwa, są związane z tym, że on naprawdę jest człowiekiem, który patrzy na to przychylnie. On mówi sam, że w to nie wierzy, ale ja myślę, że chociażby też znajomość ze mną i wieloletnie nasze rozmowy sprawiają, że patrzy na to przychylnie. Jest to dobry człowiek, zapewniam Was, drodzy Państwo, w 100%. Przysłał mi materiał Witold Wawrzonek. Ja poprosiłem jego, żeby nagrał jakiś materiał o Emilcinie. Pamiętacie Państwo, ci, którzy śledzili materiał o Emilcinie, reinkarnacja nie istnieje, PT Best. Tak, nie istnieje, wie Pan co? Ja nawet nie wiem, jak mam to komentować. Jak ludzie, którzy się wypowiadają o reinkarnacji na podstawie, nie wiem, książek, przemyśleń, albo jakiś, że sobie tak wykombinowali, albo uznali jakąś rzecz. Ja to oczywiście rozumiem, tylko wiecie Państwo, jak się sięgnie do tego, czyli jak się po prostu wejdzie w relacje ludzi, w konkretne historie, to przebudzenie z takiego snu o tym, że jest jedno życie, jest błyskawiczne. Ale to, proszę Państwa, to jest just like that. To nie ma takiej siły. Nie, bo nie ma reinkarnacji, bo moje dogmaty mi mówią, że jest jedno życie, potem coś, potem... No proszę Państwa, tylko patrzycie na człowieka, który doszedł do pewnej wiedzy nie metodą czytania książek, słuchania tam jakiegoś jednego człowieka, tylko ja przez całe życie starałem się dociec, jakie są reguły gry, po co to wszystko jest, dlaczego ten świat jest tak niesprawiedliwy. Pozornie, powtarzam, tak? Jedni mają urodę, drudzy nie, jedni umierają szybko, drudzy nie.
nie. Jedni mają raka w wieku lat 2, drudzy nie. No o co tu chodzi? Dlaczego ten Bóg jest takim despotą? Dlaczego każe takie dziecko, które umiera w hospicjum, rakiem, a drugie dziecko nie, prawda? No bo tak. Pytałem zresztą kiedyś księdza na ten temat. Jak pan to tłumaczy? Odpowiedź dostałem potworną, bo tutaj mówi, wie pan, bo oni nie potrafią sobie z tym poradzić. Pamiętajcie państwo, że Kościół naprawdę ma ogromny z tym problem, bo nie są w stanie zrozumieć, dlaczego to dziecko umiera w tym hospicjum. I on mi powiedział coś takiego, co mnie, pamiętam, zmroziło. Mówi, wie pan, bo my nie wiemy, co ci rodzice robili. Ten Bóg po prostu, ja mówię, no ale co to tak to? To jest kara dla rodziców? To dziecko, które im umiera w wieku... Słuchajcie, nie są w stanie z tego wyjść. Nie są w stanie, bo z tego się nie wyjdzie. Tylko reinkarnacja wyjaśnia, proszę państwa, to wszystko, co się dzieje wokół nas, tylko i wyłącznie. I tylko o reinkarnacji mówią oni. Zobaczcie państwo. Ja tutaj dałem ich taką grafikę, bo są różni. Tak, grafika akurat mi się podoba. Dzień dobry, panie Robercie. Witam Danielusa. A ja chyba pana kojarzę nawet z tego nika, tak, że pan się tutaj pojawił. Proszę nie usuwać tych porannych audycji. Wiecie co, że ja naprawdę bym chętnie pousuwał wszystkie audycje, bo ja mam takie poczucie, że no jeszcze nie jest to, że te... Ja muszę, to będzie inaczej wyglądało wszystko, ale też wam powiem, jaką mam wizję tego, co będzie, proszę państwa, w przyszłości, jak będzie wyglądało to przebudzenie świata. Proszę państwa, oni mówią tylko i wyłącznie o reinkarnacji i tak naprawdę mówią, że jeżeli mamy być rzeczywiście tutaj na Ziemi, ma być lepiej i ma być przebudzenie, reptilian brakuje na obrazku. Reptilianie tak bardzo ubóstwiani, tutaj mówi pan Piotr, ubóstwiani jako wielkie zło, to są bardzo rozwinięte duchowo istoty. No, po prostu fajne ludki. Różnie wyglądają XYZ, różnie. Tutaj tu jest tylko taka mała, ale zobaczcie, że wszyscy mają mniej więcej tak jak my, czyli mają dwie ręce, dwie nogi, głowę. No nie ma jakichś takich dla Fundacji Nowy Start. Ojejku, co to jest w ogóle? Czekajcie, ja pięknie dziękuję, natomiast nie wiem, co mi kolega tutaj zainstalował, dlaczego to się pojawia. Takie, to są jakieś przekazy, jakieś pieniężne? Nie mam pojęcia, słuchajcie, muszę to jeszcze z nim ustalić. W każdym razie coś mi zamontował. Bardzo dziękuję. Na jakie konto to w ogóle idzie? Co to w ogóle jest? Będę musiał się zorientować. Czy mógłby pan skonfrontować przekazy Billy Mayera i przekazy książki Misja? Oczywiście, że mógłbym i z przyjemnością to zrobię. Tutaj pamiętajcie państwo, że ja takie hasła rzucam, odpowiadając na wasze linki, natomiast ludzie tutaj nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Także ja będę musiał to dopiero wyjaśnić szerzej. Tak, kolejna jakaś rzecz się pojawiła. Dziękuję pięknie. Cokolwiek to jest... Greetings from... Nie, naprawdę, będę musiał to wyjaśnić. Proszę państwa, ja naprawdę jeszcze tego kanału tak nie znam do końca, jak tutaj kolega naprawdę jest bardzo dobry w tym kanale i on zresztą mówi, że będzie moment, kiedy będziemy mieli pieniądze, chociażby też z tego, co ja opowiadam, chociażby z tego, że... Dziękuję za pana pracę. Bardzo panie Dawidzie dziękuję. Zaraz wszystko wyjaśnię, jak ta praca będzie przebiegała w ogóle. I że będzie z tego jakiś tam możliwość utrzymania się na takim poziomie. Wiecie państwo, my możemy się... Ja zresztą jestem człowiekiem, który ma trochę mentalność mnicha buddyjskiego, więc ja mogę naprawdę jechać po minimum, tak? Zupełnie prawie, że minimum minimorum potrzebuję. I wtedy jak będę to miał, to już... Ojej, dziękuję pięknie za kolejne jakieś... Co to jest w ogóle? Będę musiał wyjaśnić. W każdym razie i wtedy będę mógł się dopiero zająć tymi ważnymi sprawami. Ale jeszcze chciałem państwu jedną rzecz powiedzieć związaną z obcymi. Spójrzmy jeszcze raz na tych obcych. Mianowicie, drodzy przyjaciele, żeby załóż Patronite, szanowny Robercie. Tak, ja założę Patronite. Jest Patronite fundacyjny, co prawda, natomiast ja tak sobie pomyślałem, że ja z tego nie mogę brać żadnej złotówki, nigdy zresztą nie brałem. Zobaczcie, jeszcze kombinuję z tym wszystkim. No wiecie, jak widzicie, jak ja do tych pieniędzy podchodzę, no po prostu jak do jeża, muszę się tutaj, pracują nade mną, starają się mnie zmienić, żebym ja miał odwagę tutaj jakoś z tego żyć. Cały czas mam z tym ogromny kłopot, ale są jakieś rezultaty, chociażby to, że ja dzisiaj tutaj do was mówię, to już jest jakiś tam
rezultat. Patronite jest, dokładnie, to jest tam. Zresztą w ogóle dziękuję wszystkim ludziom, którzy wpłacali nam pieniądze i wpłacają na tego Patronite'a fundacyjnego, mimo że tam nie ma jakichś wiadomości w tej chwili, ale uratowaliście nas, wiecie, ta historia ze zdjęciami. Nie chcę do tego wracać. Proszę Państwa, jedną rzecz muszę Wam powiedzieć o tych obcych, mianowicie, żeby zrozumieć, na spokojnie, Panie Robercie, tak, żeby zrozumieć, co tu przylatuje, dlaczego tu przylatuje i kim oni są. A, Boże Ciało jest, rzeczywiście, ma Pani rację, Pani Cecylio, wiecie, że ja nawet zapomniałem, że jest Boże Ciało, rzeczywiście, to dzisiaj jest święto. Dobra, wróćmy do obcych. Trzeba uświadomić sobie, kim oni są, jak potężne to są istoty, jeżeli chodzi o duchowość. Nie patrzcie na to, jakie mają statki te powietrzne swoje, te różne pojazdy. Nie patrzcie na to, jakie tam one potrafią robić ewolucję, że potrafią lecieć 50 tysięcy, 100 tysięcy kilometrów na godzinę i się... Czy obcy mogą się przybywać do ludzi w snach? W 100%. Wiem o tym na bank. I tam jakoś robić ewolucję. Nie. Cała, proszę Państwa, niezwykłość związana z tajemnicą UFO i obcymi jest to, że to są po prostu potężne istoty duchowe. Potężne. I mają pewne możliwości i właściwości, które są w stanie naprawdę postawić człowieka do pionu. I trudno jest z ich możliwościami się uporać i jakoś sobie je zrozumieć bez spojrzenia na to, co jest na Ziemi, związane z wielkimi postaciami. Czyli jest ta zasada, chcecie zobaczyć, co jest na górze, zobaczcie, co jest na dole, tak? Ona bardzo dobrze się z UFO sprawdza. Powiem Państwu, proszę napisać książkę o ciekawych historiach. Pani Kasiu, kosmaty dziadu, dziękuję pięknie, rany boskie, 50 zł, nie wiem, to jest jakaś w ogóle... Co to się dzieje? Słuchajcie, ja muszę zapytać tego mojego kolegę, bo coś mi tutaj zainstalował, ale nie wiem, co to jest. W każdym razie nie wiem, czy to jakiś przekaz, czy chyba tak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, powiem Wam taką sytuację. Sprawa związana z UFO dla mnie dopiero zaczęła być jasna, z czym ja mam do czynienia, kiedy ja miałem okazję doświadczyć mocy jednego człowieka. I Państwu o tej mocy dzisiaj opowiem, tak zasygnalizuję to po prostu. Stąd musiałem zmontować też materiał trochę dłuższy, żeby Wam tutaj dzisiaj puścić, jest małe tam opóźnienie. UFO, niezła ściema i niezły biznes. Wie Pan co? Ja zawsze jak tych ludzi słyszę, którzy tam negują UFO, czy tam w ogóle, że duszy nie ma, że nie ma reinkarnacji, nie ma żadnego UFO. Ja tak sobie myślę, tak, że ja im trochę zazdroszczę, powiem szczerze, bo ich czeka taka miła niespodzianka, tak sympatyczna, kiedyś będą tak mile zaskoczeni. A ja już wiem o tym, już tego zaskoczenia u mnie nie będzie, więc no po prostu tak to jest. W każdym razie, słuchajcie, ja sobie jeszcze w każdym razie pokażę Wam dzisiaj jedną bardzo ważną cechę związaną z tymi istotami. Bardzo ważną. Pytam jeszcze raz, skąd tyle zła na Ziemi? Proszę Państwa, kto tutaj nami steruje? Wy macie taką w ogóle jakąś, że ktoś musi sterować, tak? Pamiętam, mój kolega zresztą, Rafał Ziemkiewicz. Tak, ten Rafał Ziemkiewicz, którego znam, wyobraźcie sobie, z którego poglądami się absolutnie nie zgadzam od pewnego czasu, kiedy zacząłem coraz więcej wiedzieć o świecie, ale to nie ma znaczenia, bardzo, bardzo go cenię. Jest to błyskotliwy człowiek, bez dwóch zdań. Ja, słuchajcie, kiedyś z nim rozmawiałem o teoriach spiskowych i on bardzo ładnie to wyjaśnił w jednym z tych swoich felietonów, które też tam sobie czytałem. Czytam, że ludzie potrzebują bardzo, że to wszystko musi mieć sens, tak? Że to nie może być tak, że tego ktoś nie trzyma za lejce, że musi to ktoś, jakiś tam facet to wszystko tym wszystkim kręcić, tak? I stąd jakby jest to myślenie, że gdzie są ci źli, którzy tam... To jest tak gdzieś tam ukryty sens tych teorii spiskowych, ale nie mówmy, proszę Państwa, o teoriach spiskowych, bo mamy zbyt ważne tematy do omówienia. Ja sobie, proszę Państwa, też dzisiaj chciałem Wam pokazać, zaznaczyłem tutaj, żeby Wam pokazać fragment filmu z Adamem Wawrzonkiem, który mi przysłał. Przysłał mi Adam Wawrzonek, czyli syn Witolda Wawrzonka, osoby, która dostała informację o zdarzeniu w Emilcinie. Przysłał mi swój materiał, który nagrał. Może zobaczmy jego fragmencik, tak? Bo ja ten cały materiał umieszczę na kanale Fundacji Nautilus. Słuchajcie, wybaczcie mi tak do końca, ale ja tego materiału jeszcze nie widziałem. Dopiero go dzisiaj obejrzę, bo dzisiaj mam wolny dzień, więc będę miał
Będę miał trochę czasu. Ale go przez chwilkę sobie zobaczmy. Nagrał w domu. Ja go poprosiłem, żeby nagrał w domu, jak ojciec jego tam w tym mieszkaniu chodził, jak tam się zastanawiał nad tym lądowaniem UFO w Emilcinie. Ludzie, którzy... zwierzęta nie robią zła, panie Marku. Dokładnie tak jest. Ziemkiewicz. O Rafale Ziemkiewiczu nie będę rozmawiał. Ale w każdym razie jest to człowiek niewątpliwie błyskotliwy, bez dwóch zdań. Natomiast jedną rzecz wam powiem, że zło, proszę państwa, nie istnieje, jest tylko brak dobra. Spróbujcie sobie spojrzeć na zło w ten sposób i w tym momencie zrozumiecie, jaki jest sens zła. Dobra, posłuchajmy chwilę Adama Walżonka. Też, niech Bóg mi wybaczy, i on też, pierwszy raz go usłyszę, a tylko fragmenciku posłuchamy, jego zobaczymy. Mam nadzieję, że się Emilcin, tak dokładnie, bo to jest w 100% prawda. Zobaczmy. Dzień dobry państwu. Adam Walżonek. Jestem synem Witolda Walżonka, odkrywcy incydentu emilcińskiego. Chciałem właśnie opowiedzieć o wydarzeniach dotyczących, które pamiętam jako dziecko, dotyczących Emilcina, jak również i... Króciutki fragmencik, ten dłuższy dopiero będzie, on to będzie, puścimy to na kanale fundacyjnym. Tutaj sobie czytam różne wasze komentarze. Reinkarnacja, pan Jan Janosz. Co na to egzorcyści? Wyśmieją pana i mają rację. Panie Janie, przepraszam za mój śmiech, ale czy pan wie, że oni wierzą absolutnie w reinkarnację? Ja nie mówię tutaj o takich tam o zatwardziałych egzorcystach katolickich, natomiast ci egzorcyści, z którymi ja miałem kontakt i z nimi rozmawiałem, oni w ogóle, słuchajcie, jeżeli ktoś neguje reinkarnację, no to nie ma w ogóle... Powiem tak, to znaczy, że nie ma połączenia ze światłem. No taka jest, dla mnie taka jest... Ja jeżeli ktoś na przykład się spotyka i mówi mi, że tam, że ma jakieś kontakty, channeling, coś, to... i mówi, nie ma żadnej reinkarnacji, to ja już mu od razu dziękuję, bo proszę państwa, to jest jak prawo ciążenia. No zobaczcie, ja tutaj trzymam w tej chwili w ręku model, nie model, tylko skarabeusza takiego małego, który jest u mnie na biurku. Jak ja go puszczę, tak? Jak ja go puszczę, to on upadnie. No nie będę go opuszczał, żeby coś się z nim nie stało. I to jest tak samo z reinkarnacją. No, nie ma w ogóle o czym gadać. Ja pamiętam, jak z panią, ze znaną egzorcystką też rozmawiałem, która mnie uprzedzała, żeby nigdy nie wywoływać duchów, dlatego że można wywołać osobę, która już się wcieliła, tak? I można ją pozbawić w ten sposób życia. To tak a propos tematu egzorcyści i reinkarnacja. Przepraszam, że się ja cały czas uśmiecham, proszę państwa, jak o tym mówię, ale ja po tylu latach, po tych 30 latach mojej wielkiej podróży ku nieznanemu, po prostu mam nawet niepewność, no to jest coś więcej, to jest, no tak jak, nie wiem, no ja tego jestem pewien, tak jak siedzę na tym krześle, albo że trzymam tutaj ten stół, stukam, no nie ma w ogóle, nie ma o czym, kto chciałby wiedzieć, co będzie w 2050 roku? Ja chciałbym wiedzieć, jest już nas 356 osób, nie, no nieprawdopodobne, o tej porze to jest jakiś rekord świata. Ja chciałbym wiedzieć, co będzie o tej 2050 roku, ale prawdę mówiąc, nie jest to mi jakoś potrzebne do życia, ponieważ ja dobrze wiem, że jak tutaj się moja przygoda zakończy w tym akurat moim pokrowcu, który teraz tutaj widzicie i który do was mówi, to będę dalej, moja wędrówka będzie trwała dalej, także to nic nie zmieni. To jest tylko, proszę państwa, chwilowy przystanek, żeby zmienić ciało na nowe, na lepsze i się czegoś nauczyć. I tak to naprawdę ma piękny, to jest pięknie pomyślane. No ktoś, kto tworzył ten świat, proszę państwa, naprawdę, naprawdę, rzeczywiście stworzył ten świat fantastycznie. Poziom Ziemkiewicza, Ela Lasota, Marzena i to. Dobrze, nie wiem, o co chodzi, nie chcę tutaj, niepotrzebnie może ten temat Ziemkiewicza wywołałem, bo on jest bardzo tutaj politycznie ustawiony. Powiem państwu tak jeszcze, a propos, zaraz wam jeszcze wyjaśnię, dlaczego tutaj dzisiaj ten temat uważam za istotny i ważny, ale też czytałem takie teksty dotyczące polityki. Każdy ma poglądy polityczne, wiecie państwo, jeżeli ja na przykład przez 10 lat, o numerologii, jakie mam zdanie,
No, wierzę w numerologię, tylko nie w tym wydaniu, która jest tak ogólnie postrzegana. Wierzę, że jest siła w numerach, ale nie tak jak... Ale no, powiedzmy, że wierzę, no. Czytałem takie rzeczy, że nie wchodź pan w politykę. Proszę państwa, ja nie będę wchodził w politykę w tym sensie, że wam powiem na przykład bardzo w sposób jednoznaczny. Uważam, że pewna grupa w Polsce, na przykład polityków, to są wyjątkowe durnie i szkodnicy, tak? I oczywiście mam takie, tylko ja mam prawo do postrzegania tego, bo ponieważ przez 10 lat byłem reporterem radiowym. Ja tych facetów upiornych widziałem z odległości metra i uwierzcie mi, że na początku lat 90. ja wiedziałem, to było widać, bo to nie da się tego ukryć. Wy macie może taką wizję, powiedzmy, tej polityki przez tam, nie wiem, jakieś telewizje informacyjne, teksty czy coś. Ja ich widziałem z bliska. Ja naprawdę widziałem zło i widziałem takie niskie energie, które są. Nie będę państwu nigdy mówił, którzy politycy są moim zdaniem wyjątkowo paskudni. Natomiast, wiecie, ja nigdy nie ucieknę od polityki, ponieważ wszystko jest polityką to, co ja mówię. Tylko ja wam wyjaśnię, jak ja to postrzegam, ponieważ jeżeli my mamy zmienić ten świat, tak, to zmiana świata jest polityką, po prostu. Polityka to nie są ci tam upiorni faceci, których, panie też, tak, choć mniejszości, których wy tam oglądacie sobie w telewizji, tylko właśnie też wpływanie na świat. Jeżeli na przykład ja, zajmując się tym, czym się zajmuję, wiem, jak jest na obcych planetach i wiem, jakie systemy nie są tam i nigdy nie będą, ponieważ jest to wielki błąd. Jest to kompletne pójście w zaułek, który... droga bez wyjścia, tak? Bo drogą jest tylko duchowość i tam te wszystkie światy nie mają żadnych państw, nie mają, proszę państwa, tam jest po prostu absolutna duchowość, jest czyste światło, które... I oni zresztą tłumaczą, że jeżeli się nie idzie z drogą duchową, to jest bardzo źle, jest tragedia, są wojny, jest upadek, jest głód, są choroby i tak dalej. No to, wiecie, no jest to pewnego rodzaju też polityka, kiedy się patrzy na różne ugrupowania i ich programy. I to widać, proszę państwa, od razu, które są absolutnie błędne z punktu widzenia tej wiedzy, którą ja posiadam. No, to nie jest tak, że albo ci się podobają, albo mi się podobają ci, bo tak, a ci nie. Lewica, prawica, to w ogóle nie ma znaczenia. Obie się te grupy bardzo mylą w wielu sprawach, tak? Lewica, która kompletnie neguje istnienie ezoteryki, tak, tego mistycznego pierwiastka, który oni wierzą, że to jest po prostu, żyjemy tylko raz. No większość z nich, tak? No wielki błąd. Prawica, o błędach prawicy też mógłbym mówić bardzo długo, jak oni postrzegają świat i tak dalej. Zrozumcie państwo, to nie jest takie proste, tak? To nie jest takie proste. Ja ostatnio, ale nie chcę, proszę państwa, mówić o polityce, choć miałbym ochotę, oglądałem, kiedy to było wczoraj, obejrzałem sobie materiał na YouTubie, wywiad z takim bardzo znanym człowiekiem, który jest bardzo znanym politykiem prawicy, takiej konserwatywnej. Oj, na pewno go znacie, boję się wymienić jego imienia i nazwiska. Na urodzinach u niego byłem w domu, do tego stopnia kiedyś bardzo, bardzo mi się wydawało, że takie myślenie, jak byłem młodym szczenięciem, nie ukrywajmy, że takie właśnie myślenie jak on, wolny rynek, bo to jest prawdziwe, że to jest tylko słuszne. Do tej pory ja uważam, że wolny rynek działa, to w ogóle nie ma dyskusji, proszę państwa, tylko jak ja go słuchałem wczoraj, a spokojnie go tak sobie posłuchałem, jaką on ma wizję świata, jak on te kraje postrzega, te wszystkie tam egoizm straszliwy, tak, że egoizm jest czymś cudownym, wielkim, fantastycznym i on tego uczy tych ludzi, tych młodych ludzi pociąga, bo to jest jak heroina, oni naprawdę, każda jego wypowiedź, tam miliard po prostu lajków, brawo, brawo, walić, proszę państwa, no ale idzie w błędną stronę, no taka jest prawda, no ja o tym teraz wiem, jak tym ludziom powiedzieć, bo ja może, wiecie państwo, jak ja bym na przykład zaczął mówić też z nazwiskami, no oczywiście, że sobie zaszkodzę, tak, tylko, że co, ja mam nie mówić prawdy, jak ja rzeczywiście myślę? No wiecie państwo, to nie jest... To nie, tu na świecie będzie kiedyś zupełnie inaczej. Będzie kompletna, naprawdę inna sytuacja i to będzie bardzo dobry świat. Bardzo dobry świat, zobaczycie. Bo będzie tak, jak jest na obcych planetach. Dobrze. A teraz, proszę państwa, dobre whisky było. Pani Cecylia. Nie wiem, o co chodzi. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki...
Mariusz Kasprzak. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Nie, no rzeczywiście mi uruchomił jakąś opcję. Co to jest za opcja? Jakieś przekazy można robić. Dobrze, ja też się sprawdzę. Bardzo dziękuję, cokolwiek to jest. Dobre whisky było. Pani Cecylia sugeruje, że ja piłem whisky, tak? I że tutaj wam opowiadam takie bzdury, które są tylko wyłącznie związane. Pozdrowienia z Niemiec, też pozdrawiamy. Są związane z tym, że nie można mówić na trzeźwo takich bzdur. Cóż mam pani powiedzieć, no... Powiem pani tylko tyle, że nie jestem po żadnym alkoholu, a rzeczy, które się mówi po alkoholu, nie może być... Alkohol jest w ogóle złem. Niestety jest złem. Mówię niestety, bo ja dobrze wiem, że alkohol bardzo ułatwia wiele rzeczy międzyludzkich i tak dalej. Natomiast jest złem i oni, czyli to, co tutaj przebywa, alkoholu nie piją. Co pan sądzi o życiu pod lodami Antarktyki? Antarktyki, czyli ja o życiu w sensie, że tam są jakieś bazy obcych. Powiem tak, że temat jest ciekawy i ja no mam... Nie powiedziałbym, że tam nie ma żadnych baz. Nie powiedziałbym na podstawie... Mam jedną przesłankę, która mówi, że może tam coś rzeczywiście być. Ale proszę państwa, chcę wam powiedzieć, dlaczego wam dzisiaj tutaj zawracam głowę o 4:45, chociaż w zasadzie jest już 20 po 5, ponieważ chcę pozdrowienia z Florydy, też pozdrawiam. Chcę wam powiedzieć o ważnej rzeczy. Jeszcze zobaczmy sobie tych obcych, dobrze? Jeszcze ich zobaczmy, żebyście zrozumieli sprawę związaną z nimi. Proszę państwa, oni mają możliwości takie, jakie mają wielcy, jakby wam powiedzieć, awatarzy. Awatar to nie jest, drodzy przyjaciele, tylko wyłącznie film Jamesa Camerona, czy też nie jest też awatar to, co tam widzicie jako logo z kanału, tak? Awatar, jakiego masz awatara, takiego i takiego. Awatar to jest też istota bardzo rozwinięta, potężna, która czasami się pojawia na Ziemi, żeby przekazać jakąś ważną informację dla was, dla nas, tak? Dla ludzi. Czy zioło jest złem? Jest złem, pani Cecylio. Tak, zioło też jest złem. W ogóle wszystkie używki są złem. Dlaczego? Dlatego, że one zaburzają wibracje i zaburzają nam... I aura, proszę państwa, dopiero widać na aurze, jak bardzo działają używki na ludzi. Bo to wiem, że to jest fantastycznie, tak? Świat jest zły. Słuchajcie, ja też nie jestem bez winy. No, jestem też człowiekiem i wiadomo, że jak się człowiek rozejrzy wokół, ten świat trudno jest tak przełknąć, więc na przykład odrobina alkoholu, także wszystko jest łatwiej, tak? To jest łatwiejsze. Wszystko jest takie jakieś piękniejsze, tak? Świat się staje trochę bajkowy, ale konsekwencje tego dla naszych rzeczy związanych z duchowością, dla naszej aury, dla naszej wibracji są tragiczne, tragiczne. Niestety, a jeszcze jest jedna rzecz, o której też państwu warto powiedzieć, o hałasie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak bardzo hałas niszczy nasze wibracje i niszczy naszą aurę. To jest w ogóle historia niebywała. Ale ja wam powiem jeszcze o tych awatarach, żeby zrozumieć obcych. Mianowicie, Oluchna, jak się cieszę, że słuchasz Roberta. Co to jest, pani Urszulo? Pani się cieszy, że słucha Roberta. Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, proszę państwa, że mnie słuchacie, naprawdę. Słuchajcie, i w każdym razie awatar. Ja powiem wiem, jak było z moją sytuacją, ponieważ ja do tych moich prawd dochodziłem, do tej prawdy, bo to nie ma moja prawda, to jest po prostu prawda, dochodziłem etapami, tak? Czyli ja, jak wiecie, moja wędrówka była bardzo osobliwa. Ja po prostu miałem taką sytuację, że nagle się zorientowałem, że jest UFO, tak? Już wiedziałem to bardzo wcześniej. Czy poddawał się pan hipnoterapii, regresji hipnotycznej? Nie, i się tego nie poddam, nie powinno się tak robić. XYZ, bardzo dziękuję za 10 zł. Domyślam się, że to jest coś, co jakieś konto tutaj moje albo coś, ale jeszcze to sprawdzę. I powiem wam, że takim momentem bardzo szczególnym na tej mojej drodze, bardzo osobliwym, była audycja o Satya Sai Babie. Ja tego nigdy nie ukrywałem. Nigdy, proszę państwa, nie wyobrażałem sobie, że ta audycja będzie tak istotna dla mnie. Ta audycja była w 96 roku. My żeśmy szukali różnych pomysłów na audycję tam z tym naszym zespołem, który robił tę audycję. I jeden, że jest jakiś facet, Hindus, który robi jakieś cuda niezwykłe,
że Wiesław Matuch też mówi o reinkarnacji, oczywiście, że tak, i bardzo pozdrawiam pana Wiesława Matucha. Proszę państwa, że robi jakieś niezwykłe rzeczy. Zróbmy o nim audycję, tak? Zróbmy o nim audycję. Ja mówię, no dobrze, jak on się nazywa? Satya Sai Baba. O, jakoś Baba, tak? Jak śmiesznie bardzo. Zresztą z Satyą Sai Babą i Andrzejem Leczką była bardzo ciekawa historia, też miałem, ale to może kiedyś opowiem o tym. I słuchajcie. I nie czytać komentarzy, panie Jerzy, tak? W trakcie. No może, ale to tak ciężko jest, wiecie, że to ciągnie mnie, żeby odpowiadać na te komentarze, ale dobra. Na chwilę nie będę czytał komentarzy, dobrze, rzeczywiście. I proszę państwa, jak to wygląda z tym Satyą Sai Babą? Ja słyszę, że ten człowiek jest... robi jakieś cuda, tak? Cuda, które my znamy z Nowego Testamentu, jakieś w ogóle, że jest w stanie tworzyć przedmioty, ale to jest jeszcze nic. Jest informacja, że on się porozumiewa z ludźmi przez niezwykłe zbiegi okoliczności. To znaczy, drodzy państwo, no, żeby wam to wyjaśnić jakoś, jak to, że na przykład idziecie ulicą i znajdujecie nagle, zadajecie jakieś pytanie sobie, tak? Jakieś ważne pytanie. I są takie kapsle od chyba soków Tymbark, że jak się otworzy, to tam jest jakieś hasło, powiedzmy, tak? Tam napisane na odwrocie, tam wewnątrz tego kapsla. I wy ten kapsel podnosicie z ulicy i tam jest dokładnie perfekcyjna odpowiedź na to pytanie wasze. Ale to też nie jest właściwe, bo to też jeszcze... Trudno mi jest wyjaśnić państwu, jak działa zdarzeniowość, tak? Wpływ na zdarzeniowość. Jest to bardzo ciężkie. Mimo wszystko spróbuję, także bądźcie, proszę państwa, spróbujcie się skoncentrować, bo to jest bardzo trudne. Ja sobie z tego zdaję sprawę, jak trudno jest mi o tym też mówić, bo ciężko mi jest o tym mówić, bo gdybym ja tego nie przeżył, gdybym ja tego nie doświadczył, ja nie wiem, czy ja bym w to uwierzył. No, mówiąc krótko, nie wiem, czy ja bym w to uwierzył. Znam oczywiście film o złych obcych, nie zgadzam się z nim. To nie tak wygląda, nie zgadzam się z nim. Dobrze, proszę państwa, teraz tak. Ja robię audycję o Sai Babie. Miałem taką przygodę z tym barkiem, zgadza się, panie Tomaszu. Miałem nie czytać tego czata, dobra, okej. Okay. Będę nie czytał czata, pracujmy nad sobą, bądźmy coraz lepszymi ludźmi. Proszę państwa, ja robię audycję o Sai Babie. Kto to jest Sai Baba? Zobaczcie, ja tutaj wam przygotowałem taką grafikę. Screen z, no, po prostu z Wikipedii, tak, że tam jakiś Satya Sai, coś hinduski mistrz duchowy, guru, przywódca religijny, uważał, że się za reinkarnację hinduskiego guru, nauki moralne są spisane na licznych książkach, dyskursach, tutaj widzicie go na zdjęciu takim czarno-białym z prawej strony, śmieszną miał taką jakąś fryzurę afro, promował wegetarianizm, miłość wobec wszystkich stworzeń i tak dalej. No i oczywiście, proszę państwa, internet to jeszcze wtedy był w szczątkach taki początkowy. Oczywiście potem się dopiero zaczęły pojawiać te informacje linków, tysiąc, miliard, że pedofil, że złodziej, że oszust, że hochsztapler, że oszukuje, że no wszystkie najgorsze rzeczy, jakie tylko sobie możecie wyobrazić, znajdziecie na jego temat. Ale na mój temat też znajdziecie te rzeczy. Ja też czytałem o sobie bardzo paskudne rzeczy, niebywałe, i też w głowie mi się nie mieściło, że ci ludzie takie rzeczy mogą pisać. Także miejcie to na uwadze, kiedy będziecie sobie oceniać taką postać. Ja jego mogę oceniać tylko przez to, co miałem okazję doświadczyć sam z jego... Dla mnie to było coś zupełnie nowego. No, podam wam jeden przykład, żeby wam pokazać 10 zł. Pięknie, dziękuję. Tak, to co to jest? Dobra, na razie to zostawmy. Proszę państwa, jak to działa? Otóż ja w trakcie audycji rozmawiam, bo wiecie, ta audycja Nautilus Radia Z wyglądała w ten sposób, że były muzyka, tak, kawałek muzyczny, gadanie, kawałek muzyczny, gadanie. 164 też. Nie wiem, co to jest, ale chyba ludzie, tak, którzy oglądają, 164 osoby, super. Ja, słuchajcie, w trakcie audycji mówię tak, bo puszczamy jakieś niebywałe rzeczy, puszczamy o tym, że on tam... Czekajcie, troszeczkę zmienię, bo mi... Żeby tak nie... Może będzie mnie lepiej widać teraz. Że on tam robi jakieś nieprawdopodobne... potrafi robić nieprawdopodobne rzeczy i ja... Jest w stanie odsłuchiwać, wiedzieć, co się... Kiedy się o nim rozmawia na przykład, tak? Ja mojego kolegę pytam, mówię, słuchaj, my prowadzimy teraz tę audycję, czy on o nas wie, tak? Czy Melisa jest złem? Chyba nie. Dobra, nie będę czytał tego czata. Naprawdę się trudno powstrzymać. I słuchajcie,
Czekajcie, co ja tutaj zrobiłem z tym czatem, teraz już go w ogóle nie będę widział, no tak, no to ładnie. I słuchajcie, o teraz, dobra. I słuchajcie, ja mówię mu tak, mówię, słuchaj, czy ty jesteś przekonany, że on w tej chwili nas słucha? On w sensie Satya Sai Baba, jak robimy o nim audycję. Mój kolega mówi mi rzecz dziwaczną i zdumiewającą, mianowicie mówi mi, słuchaj, to jest awatar, to znaczy, że to, tego nigdy nie zrozumiesz, ponieważ tego człowiek nie zrozumie, natomiast on mógł na przykład tak zrobić, że ta audycja jest tylko dla jednej osoby, która miała tego wysłuchać. Na przykład, która mieszka gdzieś tam w Kwidzyniu, powiedzmy, tak? Pozdrawiam Kwidzyń. I ona tylko miała tego wysłuchać z jakiegoś powodu. I on dlatego tak ciebie pokierował w życiu, żebyś zrobił tę audycję tylko dla niego. Ja mówię, no dobrze, super. A powiedz mi, ojej, dziękuję pięknie, Kati. Co to są za historie jakieś w ogóle tutaj, animacje powstają, Boże, co on zrobił, ten mój kolega, będę musiał to sprawdzić, dobrze. I słuchajcie, ja mówię, dobrze, czy w takim razie, jeżeli on nas słucha, czy może mi dać znak, że mu się ta audycja podoba? W trakcie audycji, to tam na tej przerwie muzycznej, kolega, który był u niego w Buddha Party, mówi rzecz taką, mówi, słuchaj, on ci może dać znać, tylko musi to iść tutaj z serca, tak? Jakaś taka z czystości, musisz zapytać. Nie możesz tego zapytać, dlatego że, nie wiem, tam chcesz coś tam zaimponować komuś. Nie, to musi być czysta intencja i on ci da przez niezwykły zbieg okoliczności. Okej, okay, no w porządku, więc ja mówię, dobrze, to w takim razie, panie i panowie, chcę tutaj niniejszym, żeby dał mi znak. No i słuchajcie, co się wydarzyło. To jest, ja zawsze tę historię opowiadam, bo ta historia jest, dobrze pokazuje, na czym polega ta cała niebywała zdarzeniowość. To jest coś nieprawdopodobnego. I ja wychodzę ze studia. Studio było na ulicy Pięknej wtedy. I w tym studiu, wychodzę z tego studia, schodzę na dół, na trzecie piętro i podchodzi do mnie dziewczyna z sekretariatu, która trzyma kartkę. Wiecie państwo, ja dostawałem różne kartki, no na przykład, o, to są listy, które są do fundacji przychodzą, tak? Mnóstwo tych listów przychodzą, mnóstwo, słuchajcie, dostajemy listów po prostu multum. No to wyobraźcie sobie taką kartkę, tak? Dostałem taką kartkę, o, może na tym bardziej pokażę. Dostaję kartkę i ona mówi tak, przed chwilą był listonosz i przyniósł ci kartkę pocztową. Ja mówię, no dobrze, to przecież ja mam taką rynienkę, gdzie tam wkładaj te kartki. To ona, no tak, tak, no rzeczywiście, no ale to trzymaj. I słuchajcie, daje mi tą kartkę. I wtedy, słuchajcie, jak ja zobaczyłem tę kartkę, to, proszę państwa, ja oczywiście mogę wam tutaj mówić o jakichś takich rzeczach, że to była duże przeżycie czy coś, ale to nigdy nie odda wrażenia, jak ja wtedy, dosłownie mnie wmurowało w ziemię, no tak jakby mnie, proszę państwa, jakbyście usłyszeli dzwony przeznaczenia za wami, tak? Na kartce był Sai Baba, pokażę wam, to była kartka wysłana z Indii. No, czekajcie, zaraz wam ją pokażę, jak ona wygląda. Mam nadzieję, że ją jest tutaj. To jest ta kartka, ja ją od razu sfotografowałem, położyłem ją na moim komputerze. Taka to jest ta kartka, widzicie? Słuchajcie, on wysłał z Indii tę kartkę. Ten mój kolega. 5 miesięcy wcześniej. Kartka szła przez jakieś zupełnie... Poszła błędnie do Paryża tam coś, bo były jakieś takie pieczątki. I doszła do mnie 3 minuty po tym, jak ja zadałem pytanie o to, czy on jest zadowolony z tej audycji. Proszę państwa, ja... Oczywiście można powiedzieć, że był to zbieg okoliczności. Ja wiem, tak, tak, bo są po prostu zbiegi okoliczności. Proszę państwa, ja wam powiem jedną rzecz. Ja nie potrafiłem sobie wyobrazić, podejrzewałem, że mój kolega zainscenizował to, tak, że on tę kartkę przywiózł specjalnie, czy też, ale jak, no, ja widziałem listonosza, jak wychodził, tak, nie, po prostu było wszystko co do sekundy skoordynowane. To był pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłem, że jest coś takiego jak wpływ na zdarzeniowość awatarów. Tak. Pierwszy raz. Nigdy czegoś takiego nie miałem.
miałem z tym ogromny problem, żeby sobie jakoś to zrozumieć, czyli co? Czyli ja na przykład, proszę Państwa, dzień dobry, zaspałem, dzień dobry Panie Robercie. No, widzieliście, a ja specjalnie zrobiłem to tak wcześnie, żeby nikt mnie nie oglądał, żeby już pomyślałem sobie, no nie, jak ja wejdę o godzinie 4, bo najpierw o 4 wszedłem, to już nikt mnie nie będzie oglądał. No to mnie oglądają ludzie, super, pozdrawiam Krosno, też pozdrawiam, proszę Państwa. Myślę sobie, jak to? O co tu chodzi? Czyli co? Czyli ten facet, kimkolwiek jest ta istota, tak? Nie chcę wchodzić w ten... Ale ten facet jest w stanie wpłynąć na zdarzenie losowe w postaci tego, że wchodzi listonosz z kartką, daje Asi, sekretarce, ja dostaję ją 3 minuty po tym, jak zadałem pytanie o Sajbabę? Nie no, ludzie, to jest jakaś... Co to jest w ogóle? Ja pamiętam ten dzień. Pamiętam ten dzień, słuchajcie, precyzyjnie. Wróciłem do domu, gdzie nad tym po prostu głowiłem. Wiecie, oczywiście sobie tam tłumaczyłem to z biegiem okoliczności, coś, ale... No ale potem się za 400 ponad osób ogląda, coś niebywałego. Potem się zacząłem, proszę Państwa, zastanawiać nad tym, że to przecież może tak rzeczywiście być, że są jacyś potężni ludzie na Ziemi, którzy są w stanie... Nie tylko, że wiedzieć o takich rzeczach, że na przykład jakiś tam nikt, czyli taki Bernatowicz, no bo przy całym szacunku, ja, kim ja jestem, proszę Państwa, no że ja robię tam audycję, on o tym wie, tak? W jakiejś Polsce, w Warszawie on o tym wie i wysyła mi sygnał. Nie, to było ponad w ogóle wyobraźnię. No ale potem się, proszę Państwa, przekonałem, że on się porozumiewa za pomocą tych znaków, tych zbiegów okoliczności. Powiem Państwu więcej. Powiem Wam tak w zaufaniu, że jeżeli Wy włączyliście tę audycję tak wcześnie, kto robi live'a o godzinie 4 albo 5? No ludzie, zlitujcie się, to jest absurd. Absurd. Ale jeżeli włączyliście, to ja mówię o tak ważnej rzeczy, że nie jest to przypadek. Że nie jest to przypadek. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do ważnej rzeczy, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, mianowicie właśnie związanej z Satya Sai Babą i z przekazem i z obcymi wbrew pozorom. Te wszystkie rzeczy są ze sobą połączone, bo widzicie, ja, kiedy ja zrozumiałem Sai Babą jego możliwość wpływania na zdarzenia, ja zrozumiałem, że to samo może dotyczyć też innych istot na Ziemi, że tych istot może być więcej tego pokroju, tego poziomu, tak? Które mogą wpływać na... Wiem, że taką istotą był na przykład ojciec Pio, tak? Który był w stanie sprawiać, że na przykład, nie wiem, kiedy się zaczęło o nim myśleć, czuć było zapach fiołków. Tak? Są takie relacje. Nie ma wątpliwości, to jest ta sama półka, chociaż oczywiście te półki, proszę Państwa, są na różnych wysokościach, tak? Żebyście mieli świadomość. Półka Robert Bernatowicz jest na samym dole, tak? To jest zero. Ale już na przykład Jackowski to już jest wyżej, tak? Bo on jest w stanie widzieć przyszłość. Ale tych półek jest, no powiem Wam ile, tych półek jest, są 72 półki, 72 poziomy tego rozwoju. Ja nie wyobrażam, z każdym poziomem się podwaja, dlaczego tak jest, będzie moment, kiedy o tym powiem. Z każdym poziomem się podwaja moc. Podwaja, razy dwa, razy dwa, razy dwa. Krzyś Turek, Jezus Maria, pięknie, dziękuję, nie wiem co to jest, ale dziękuję bardzo za jakiś, domyślam się, że jest jakiś przekaz. Przepraszam Państwa, że jestem, ale mam nadzieję, że moją szczerość doceniacie, tak? Że ja tutaj nikogo nie gram, tylko naprawdę jestem sobą. I ja sobie nie wyobrażam, co jest powyżej poziomu 30. To znaczy, to są poziomy boskie, tak? To są ci ludzie, którzy są są w stanie, no nie wiem, wpłynąć na przykład na to, że w pewnym momencie spadnie Wam szklanka i w kuchni i ta szklanka tak się rozbije, że ułoży się z tych rozbitego szkła jakieś tam litera albo jakaś cyfra. No do tego stopnia to jest. No nie, wyobraźcie sobie, to 476 osób, nieprawdopodobne. A najciekawsze dopiero przed Wami przecież, tak? Bo to mocna rzecz dopiero za chwilę. I proszę Państwa, kiedy ja zrozumiałem, że Sai Baba jest w stanie to robić, że w ogóle są istoty na Ziemi, które czasami się pojawiają i mogą wpływać na zdarzenia. Ja zrozumiałem, że to samo, drodzy przyjaciele moi, mają oni, tak? Zrozumcie, że to, co tutaj przylatuje, zobaczmy jeszcze raz ich, oni mają tę samą cechę, którą ma Sai Baba i którą mają inne tego typu postacie. Co to znaczy?
Ladies and gentlemen, to znaczy, że to wszystko jest jasne, co jest w tych relacjach o UFO, że oni na przykład zawisają nad domem i w tym momencie człowiek dostaje w domu na temat Bruno Gröninga bardzo wysoko, bardzo, bardzo, oczywiście, panie Piotrze, to dobry temat na audycję, bardzo wysoko. Proszę państwa, to są tak naprawdę, jakby wam to powiedzieć, poziom Buddy, czyli te górne poziomy, od, moim zdaniem to jest od 70 poziomu do 72, to są boskie poziomy, to są planety Buddów, planety bogów po prostu, tak? Ja to tak nazwałem w uproszczeniu, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To, co przylatuje na tych, na pokładach tych statków, jest potęgą, nie dlatego, że mają cudowne napędy, tylko po prostu są na poziomie takim kosmiczno-galaktycznym, jeżeli chodzi o umysł, tak? Że są w stanie na przykład wiedzieć, że kiedy ten pojazd wyląduje, to oni dobrze wiedzą, że przez najbliższe pół godziny nie będzie żadnego samochodu, żadnego człowieka, nic, nie muszą robić żadnych specjalnych barier. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie sięgnęli, przewinęli sobie przyszłość przez pół godziny na najbliższe, tak jak my przewijamy, nie wiem, no, film na DVD, no, mniej więcej coś takiego. Żeby zrozumieć, proszę państwa, to, co przylatuje z góry, trzeba zobaczyć to, co jest na dole. Mówię wam o historii z Sajbabą nie przypadkiem, dlatego, że po prostu ja przez Sajbabę przestań chrzanić na tematy, których się nie znasz. Tak, oczywiście, jesteśmy istotami biologicznymi, leczymy się naturą. Ha, 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 ha. Proszę państwa, ja myślę sobie tak, że każdy ma prawo wyboru, tak? Oczywiście, no możecie sobie znaleźć 100 tysięcy osób, które się znają, tak? Tak, i oni będą mówili coś takiego, że się znają. Ja mówię wam szczerze to, co byłem w stanie się dowiedzieć przez ostatnie 30 lat moje. I myślę, że tak jest uczciwie. A jestem już w takim wieku, ja zawsze to powtarzam, że, drodzy państwo, że jest to już, wiek w ogóle ma swoje wady, naprawdę, bo człowiek się starzeje, człowiek widzi z każdym dniem, że upływa czas, ale jednocześnie tak fantastyczny się nabiera dystans do rzeczy, do ludzi, do świata, do wielu rzeczy. No, ten dystans jest bezcenny i ja naprawdę go w tej chwili mam i dlatego mogę robić to, co robię. I teraz, proszę państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację właśnie z Sajbabą, kiedy ja miałem okazję zrozumieć też przez niego, zrozumieć obcych, tak? Ponieważ ja zrozumiałem szybko, że obcy mają te same cechy. I nawet projekt Kontakt, tutaj ktoś pytał o projekt Kontakt, tam była dokładnie pokazana moc wpływania na zdarzeniowość. No to było perfekcyjnie to samo. Kiedy ja się w nocy obudziłem, a to było tutaj w tym pokoju, w którym ja jestem, ja się w nocy obudziłem, dopadam o godzinie 1:14 do komórki, którą tutaj państwo widzicie, przełączam ją na tryb głośnomówiący, bo zawsze miałem na trybie cichym. W tym momencie dostaję SMS o godzinie 1:14, co do sekundy, SMS z bardzo ważną informacją, zdjęcie mojej fotopułapki, która miała kontakt, tracisz czas, jak czytasz negatywne komentarze. Nie ma negatywnych komentarzy, słuchajcie, nawet najbardziej negatywny komentarz, który byłby i tak jest bardzo pozytywny, bo on, słuchajcie, nie ma w ogóle, a to kiedyś wam powiem, jaka jest moja filozofia, to jest zupełnie, dokładnie, negatywy zamieniamy w pozytywy. Drodzy państwo, zrozumcie, ja wtedy dostałem bardzo ważny sygnał, że dostanę wiadomość w sprawie projektu Kontakt. Kiedyś też wam o tym opowiem, ale to są te same historie, to jest ta sama półka, rozumiecie? Ja to nazwałem wpływem na zdarzeniowość. W tym świecie angielskojęzycznym, anglojęzycznym, tam się nazywa to puzzles, komunikacja puzzles, czyli że puzzle, że to się wszystko tak układa, jedno się wkłada w drugie i to jakby działa. I że taka jest komunikacja, na tym to polega. No w każdym razie, że nie ma przypadku, tak, i wstaję o 4:00 i wstałem dzisiaj. Pani Marzeno, witam serdecznie. Chcę państwu, bo to bardzo trudno jest zrozumieć, naprawdę, ja wiem o tym i to, jak ktoś tego nie doświadczył, ja nie wiem, czy ja bym w to uwierzył. No mówię szczerze, ja dlatego nie mam żadnych tutaj pretensji do ludzi, którzy mówią, ja w to nie wierzę, bo nie, no bo jak, no co, że facet opowiada o tym i macie w to uwierzyć. Nie jest łatwo. W każdym razie, wracając do tych, proszę państwa, obcych, z projektem Kontakt i cała historia z projektu Kontakt, to jest jeden wielki dowód na to, że oni mają tę cechę wpływania na zdarzeniowości. Co z listem przekazem, czekam na dalszy ciąg historii i pan się doczeka dzisiaj na dalszy ciąg historii. Dobrze, i teraz, proszę państwa, jest następująca sytuacja.
Mianowicie, powiem wam jeszcze taką sytuację związaną właśnie też z Cejbabą. Ja miałem taki moment, kiedy ja, no tam zawodowo mi się trochę pozmieniało i miałem, to było półtora roku temu, tak ten czas leci, i nagle po prostu nie miałem na nic czasu, nie wiem czy państwo rozumiecie, a przez całe życie moje miałem naprawdę jakiś dobrego Boga nad sobą, który dawał mi szansę taką, że zarabiałem przyzwoite pieniądze i miałem bardzo dużo czasu, bo nie kosztowało mnie czasu to, co robię. Miałem wtedy czas na Fundację Nautilus i na wszystkie te rzeczy, dzięki czemu byłem w stanie zobaczyć, przeżyć, dotknąć i dzisiaj państwu o tym opowiadać. Nagle to się skończyło. Ja bardzo źle to znosiłem. Nawet fizycznie, pamiętam, że z głosem miałem nagle. Nigdy tyle nie pracowałem, nigdy nie pisałem tyle tekstów dziennie. Po prostu nie mam czasu na nic, na żadne, proszę państwa, odpowiedzi, na żadne wstawianie do serwisu fundacji. Nagle się okazało, że tylko wyłącznie robię to i to była tragedia, bardzo źle to znosiłem i słuchajcie, dostaję książkę, poszedłem na pocztę, gdzie mamy skrytkę pocztową, skrytkę fundacyjną, nagle patrzę, jest książka. Jest książka od mojej koleżanki Wandy, która miała informację od Cejbaby, ponieważ ja wiedziałem, że ona rzeczywiście ma kontakt z Cejbabą i to nie jest to żaden... Ale redaktor gadał głupoty. Haha, no super. Proszę państwa, ja wam powiem szczerze, zobaczycie, przekonacie się o tym, że jest to prawda kiedyś. Zobaczycie, bo tylko na razie sobie tego spokojnie wysłuchajcie. Ja dostaję książkę i ona ma taką informację dla mnie, że mówi Robert... Pisami to na kartce, ja tą kartkę zresztą mam do dzisiaj. Robert, dostałem wiadomość, że masz teraz ciężki okres i on ci wysyła książkę, żeby ciebie trochę pocieszyć. No i słuchajcie, dostaję książkę. Książkę, która się nazywa... O, widzicie to? Denikena, Bogowie nigdy nas nie opuścili. Dzwonię do niej, do tej Wandy. Mówię, Wanda, przecież my żeśmy nie rozmawiali tyle lat ze sobą. Co ci się stało? Ona mówi, słuchaj, Robert... Przepraszam cię najmocniej, ja po prostu nagle dostałam informację, czy chyba to nawet to było chyba we śnie, zdaje się, chyba coś takiego, że masz teraz gorszy okres, taki moment w życiu i że on chce ci dać nadzieję i muszę książkę ci kupić, Denikena. I w ogóle poszła, nawet nie wiedziała jaki tytuł, coś, ale najnowszą książkę w księgarni kupiła, zapakowała, wysłała. No i rozmawiam z tą Wandą, mówię, Wanda, wiesz, to nie no, bardzo ci dziękuję, rzeczywiście tytuł niesłychany, nigdy nas bogowie, nigdy nas nie opuścili, z przyjemnością ją przeczytam. A ona mówi, ale to nie wszystko, Robert. Ja dostałam wiadomość o tym, że ty masz napisać książkę o UFO, takie jest twoje zadanie. O UFO i o duchowości, która będzie wielkim światowym bestsellerem, która zmieni cały świat, która obudzi cały świat, będzie taką iskrą, która wyjdzie z Polski i po prostu obiegnie cały świat. Ja mówię, Wanda, wiesz, no, prawdę mówiąc, to jest niezwykłe, ale ja chcę napisać książkę. Ja mam tą książkę mam w głowie, mam jej tytuł, na który nagle jakoś tak się mi pojawił. I wiem, że ta książka nie będzie kolejną entą książką o UFO, że tam, a tak, loty, przyloty, prawda, lądowania, o godzinie, azymuty, nazwisko. Proszę, to będzie zupełnie książka wyjątkowa, ale tam będzie też ten list z transcendencji, o którym państwu już kiedyś opowiadałem i jeszcze państwu opowiem. Będzie też, no będzie o duchowości, będzie o tym, co dzisiaj mówię, ale naprawdę szerzej i mocniej. Ona mówi, tak, takie jest twoje zadanie. Takie dostałam taką informację, że masz napisać książkę o UFO i o duchowości, która będzie wielkim światowym bestsellerem. Wielkim światowym bestsellerem. Proszę państwa, ja nagrałem ją, dlatego też chciałem tutaj, dlatego dzisiaj tutaj robiłem takie małe opóźnienia, żeby móc ją wyemitować, żebyście państwo posłuchali fragmentu. Pozdrawiam Czatowiczów ze Śląska i pana Roberta. Pięknie dziękuję, pani Doroto, wszystkich też pozdrawiam. Dziękuję państwu, że jesteście ze mną. Godzina? Proszę bardzo, to jest dowód. Nie widać tego. Za 12:06. Rekord świata. Ale jedziemy dalej, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, drodzy państwo. Ja się dopiero rozkręcam. Zobaczycie, co się będzie działo za kilka lat. Jak naprawdę się wszystko... Masz talent, wykorzystaj go. Ja wierzę, że mam jakiś od Boga dar. Nie wiem, czy to jest talent, trudno mi to nazwać, ale mam jakiś dar. Na pewno.
Nie mam tego za dużo, proszę Państwa, jestem człowiekiem pełnym wad i różnych tych, ale dostałem w tym w pakiecie, kiedy się tutaj pojawiłem na tym świecie, kilka kart wziąłem i nimi gram. No cóż, mam nadzieję, że nie są, nie jest to przypadek, że dostałem te karty. I proszę Państwa, nagrałem z nią rozmowę o tym właśnie, o tym moim zadaniu związanym z książką i proszę, posłuchajcie sobie tylko krótkiego fragmentu. Musiałem wyjąć krótki fragment z tej długiej rozmowy, bo by mi się nie zrenderował właściwie, ale posłuchajcie sobie to, a ja się na chwilkę wyłączę. Posłuchaj, skoro ty dostałaś taki... UFO i o duchowości. UFO, tak, oczywiście, o kręgach zbożowych, tak. Tak, i że to będzie wielkim przebojem, prawda? Tak, że to będzie czymś, co zmieni. Tak, mentalność ludzi, bo już Igor Witkowski pisał książkę o kosmitach, ale ludzie po prostu tak jakoś tak dziwnie do tego podchodzą i nie każdego byłoby stać kupić tą książkę. Więc twoja książka jest bardzo potrzebna. I jeżeli... Tak mówisz, że ma być to, ma to powstać, więc ona oczywiście powstanie, już mam jej tytuł, mam jej wizję. I rozumiem, że niezależnie od tego, co by się stało, ta książka i tak będzie i tak ona dotrze do ludzi, tak? Że to nie jest przypadek, że to jest jakoś taka, bym powiedział, odgórna... Jest to przygotowanie ludzi na kontakt, bo ten kontakt nastąpi. Rzeczywiście. Dobra. Jeszcze raz, nie słychać. Teraz będzie słychać. Więc tak. Dobrze, już jest głos. Przepraszam najmocniej, rzeczywiście był wyłączony mikrofon. Od początku. Zacznę jeszcze od początku. Po pierwsze, zobaczyliście na końcu fragment animacji do filmu, nad którym pracuję. Ci, którzy rozpoznali ten fragment, to już wiedzą. Nie słychać. To już teraz na pewno jest słychać. Tak. Ci, którzy rozpoznali to wiedzą, proszę Państwa, co to jest. Co to za fragment i od czego to już działa. Tak. Przepraszam najmocniej, rzeczywiście zapomniałem wyłączyć mikrofonu. Czytałem tutaj, pan mi zarzuca paranoję. Tak, chyba, że czekajcie, tutaj napisał coś takiego. Jezus, nie mogę teraz tego znaleźć, ale że jestem paranoikiem, tak? I takie trzy buźki uśmiechnięte. Tak, proszę Państwa, to jest taka sytuacja. Paranoik, o właśnie, PTBest. Ja chciałem powiedzieć Państwu w ten sposób, że ja w zasadzie spokojnie przyjmuję tego typu rzeczy, dlatego że ja gdybym nie miał okazji zobaczyć i doświadczyć tych historii, to bym pewnie też w to nie uwierzył, tak? No, ja sobie zdaję z tego sprawę, jak bardzo trudno jest to uwierzyć, a poza tym wiemy, że są te straszne choroby, tak? Są te schizofrenia, gdzie ludzie słyszą tam głosy, jakieś rzeczy, wszystko im pasuje. To wszystko jest prawda, proszę Państwa, nikt tego nie kwestionuje. To są straszne rzeczy, które się zdarzają z ludzkimi umysłami i tego się absolutnie tutaj nie ma co w ogóle kwestionować tego, tylko że tak jak ja na przykład mówię o wpływie na zdarzeniowość, to ja Państwu mówię o rzeczy bardzo ważnej, związanej z pewnym odkryciem, którego dokonałem. No, i to nie jest tylko tak, że to jest moja opinia, ale to są też ludzie, którzy na przykład zajmują UFO bardzo poważnie na świecie, też to odkryli. Bo to wcześniej czy później po prostu na to natraficie. To tak samo jak z reinkarnacją, tak? Nie ma reinkarnacji. Okej, wchodzisz głęboko w tą tematykę związaną z nieznanym i musisz natrafić na to. No bo nie ma takiej możliwości, bo jak to jest prawda, to wcześniej czy później na tą prawdę natraficie. I tak samo jest z tym wpływem na zdarzeniowość, tylko jak to ludziom wyjaśnić, jak to wytłumaczyć, to ja po prostu nie wiem. No ja tutaj staram się jakoś wam pokazywać... na przykładzie tego Sajbaby,
choć gwarantuję wam, że na przykładzie obcych jest tak samo. To znaczy ja uważam, że ta cecha jest u nich i u awatarów ziemskich, a ich było, jak wiecie, więcej, bo i Budda, i Kryszna, i Jezus, tak samo to wszystko były istoty bardzo potężne, nie ma w ogóle wątpliwości. To na to natraficie. I teraz, proszę państwa, powiem wam o rzeczy, którą chciałem wam od początku pokazać i powiedzieć, ale na samym początku muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Mówimy o channelingu, tak? Będę mówił o channelingu, czyli o odbieraniu przekazów. Ja zawsze do channelingu podchodzę bardzo ostrożnie. Ja tutaj, żebyście państwo wiedzieli jedną rzecz, ja naprawdę nie mam żadnej gwarancji, że tę rozmowę, którą za chwilę wysłuchacie, że ona rzeczywiście mówi na channelingu o prawdziwym przekazie, żadnej. I nie piszcie mi, że ja uwierzyłem w to, że tamto, bo naprawdę ja zawsze powtarzam, że my musimy być największymi sceptykami na świecie, tak? To jest zresztą zasada, którą usłyszałem kiedyś od takiego egzorcysty jednego, który mówi mi, zawsze niech pan będzie najbardziej sceptyczny na świecie, większy od największych sceptyków. Ja się staram tę zasadę też mówić moim ludziom do tej fundacji. Mamy być sceptykami, mamy negować i nie wierzyć absolutnie. Ściema i biznes, tak, pan Mitchman. I tak trzeba to zakładać, że rzeczywiście jak dostajecie przekaz, że... Ale proszę państwa, no jednocześnie ja wiem dobrze, że na przykład historia listu z transcendencji jest prawdziwa. I to nie jest żadna ściema. Ci ludzie żyją, ci ludzie... są świadkami tego, ja sam jestem świadkiem tego. Państwo możecie się dowiedzieć o tej historii tam w opisie na dole, tak zawsze pokazują internauci, tam w opisie jest link do materiału do wywiadu mojego, którego udzieliłem dla pana Michała Plewniaka. Materiał, który też rzeczywiście był niesłychanie klikany i tam ma ogromną popularność, się cieszy w internecie. Natomiast dlaczego państwu o tym mówię? Bo ja tam opisałem tę historię. Też tak w skrócie, ale mniej więcej jak chcecie sobie posłuchać historię z listu z transcendencji, to sobie kliknijcie tam ten link poniżej. Teraz proszę państwa, wiem, że są przekazy, które są prawdziwe. Są takie przekazy, są to się też zdarza. Jak oddzielić ziarno od plew? Nie jest to łatwe, tak? Ja się uczę tego całe życie. Nie potrafię tego państwu tak jakoś właściwie wskazać, jak to oddzielać, który jest prawdziwy, który nie. Zawsze podchodzę bardzo sceptycznie i powiem więcej, proszę państwa, powiem wam więcej. Nawet jak będziecie mieli okazję kiedyś rozmawiać z ludźmi, którzy ze mną pracują w moim bliskim otoczeniu, to jest bardzo elitarne grono najbardziej zaufanych takich ludzi. Oni wam zawsze powiedzą, że ja po prostu mówię o tym sceptycyzmie, że to jest nasz obowiązek. Mamy nie wierzyć, mamy negować, mamy być sceptyczni. Jest ten moment, kiedy nagle się okazuje, że jest to prawda, ale to nie może być tak od razu. Dobra, takie zastrzeżenie zrobiłem. To jest zastrzeżenie numer jeden, związane z tą historią, którą za chwilę państwu przedstawię. Zastrzeżenie numer dwa. W tym materiale padnie hasło, które na pewno was postawi do pionu. Mianowicie padnie hasło Duch Święty. Tylko teraz tak, drodzy państwo. Musicie sobie uświadomić, że Duch Święty, hasło Duch Święty w takiej, bym powiedział, środowisku ludzi, którzy na przykład zajmują się UFO, nie jest tym, czym wy myślicie, patrząc na Kościół i na tam dogmaty i tak dalej. Duchem Świętym są nazywani w tych przekazach, nazywane są istoty, które mają potężną moc i są wpływać właśnie na te zdarzenia. Jeszcze raz zobaczmy sobie te istoty, proszę państwa. Czekajcie, o takich przerzucę. O. Może tutaj nie są, może żebyście się nie wystraszyli, tak, bo one, ale różnie wyglądają, różnie rzeczywiście, natomiast emanuje od nich potężna moc duchowa. I Duchem Świętym, ja nie mówię, że to akurat jest ten, wiem, że to sformułowanie Duch Święty się pojawia wtedy, kiedy jest mowa o grupie istot bardzo potężnych, takich, które są w stanie właśnie nie tylko ludziom przekazywać jakieś ważne informacje, ale w ogóle są potężne, tak? To jest Duch Święty. I ja się kiedy na przykład zastanawiam nad tym, czym jest ten Duch Święty, o którym mówi Kościół,
też się nad tym zastanawiałem, czy on przypadkiem, czy to nie jest tak, że ja starałem się dociec, co to jest, co się kryje za tą definicją. Tam są różne definicje, proszę Państwa, co to jest ten Duch Święty. To, ale tak naprawdę do końca tego nie wiemy, tak? Że to jakiś duch, że to jakaś unosząca się coś nad nami, trzecia osoba. O co tu chodzi, tak? Jaki czort, tak powiem, proszę Państwa. Nie, może nie kiczort, nie używajmy tego słowa. Staram się używać tylko pozytywnych słów, różnie to wychodzi. W każdym razie, żebyście Państwo wiedzieli, Duchem Świętym oni nazywają potężne istoty duchowe. Potężne, różne. Tak, dokładnie, to jest ten Duch Święty. I teraz, czekajcie, to miałem Wam powiedzieć przed wysłuchaniem tej rozmowy. Jeszcze trzecią rzecz miałem Wam powiedzieć na koniec ze wzruszeniem, tak? Dlatego, że też się zastanawiałem nad tym, czy Wam to puścić, czy Wam tego nie pokazać, czy może, ale muszę Wam to jednak mimo wszystko jakoś pokazać. I teraz tak, proszę Państwa, ja dostałem maila, ponieważ tych maili, które przyszły do fundacji, jest bardzo dużo. Ja niestety, nie byłem w stanie na wszystkie odpowiadać. Teraz będę trochę nadrabiał, pozdrawiam też z Kanady, nadrabiał zaległości. Wśród tych maili dostrzegłem mail, że jest jakiś do mnie przekaz tam z channelingu coś. No i zadzwoniłem do tej kobiety, do tej pani Mirosławy. Tę rozmowę nagrałem. I długo się zastanawiałem, czy Państwu ją puścić, ale pomyślałem sobie tak. Po pierwsze powiem, że nie, absolutnie nie mówię, że jest to prawda. Z tym zastrzeżeniem, kiedy Państwo będziecie to oglądać, to myślę, że jakoś... Po drugie powiem Wam o tym Duchu Świętym, żeby nie było żadnego... Nie rozumiem Ducha Świętego mojej religii. To jest bardzo ciekawe zdanie, które Arek 79 napisał. I ja Państwu mówię, że czy przypadkiem tym Duchem Świętym to nie są potężne istoty duchowe. Nie jest to jeden byt, tylko zbiorowość. Pod tym hasłem się nazywa Duch Święty. Bo tak oni w tych przekazach channelingowych, od obcych przynajmniej, o których ja wcześniej wiedziałem, tak to rzeczywiście jest postrzegane. Bo człowiek jak to usłyszy, to jest po prostu aż staje, że to jest jakiś odlot i wariactwo. Ale dobrze. Proszę Państwa, mówiąc krótko, ja zaczynam czytać tego maila i od razu do niej zadzwoniłem, bo nawet nie wiedziałem, co tam jest w tym mailu, tak? Bo nie miałem nawet czasu, tylko tak sobie pomyślałem, a zadzwonię do niej, czekajcie, co było... Nie, to jeszcze było inaczej, przepraszam, widzicie, to już muszę tutaj się to... Ona wysłała maila, po czym jeszcze zadzwoniła do mnie, czy wysłała SMS-a na komórkę fundacyjną. Ja tak naprawdę z tej komórki się dowiedziałem, że jakiś jest dla mnie przekaz, tak? Że tam coś otrzymała, jakiś przekaz. No i proszę Państwa, nagrałem z nią rozmowę, którą za chwilę wyemituję i zobaczycie tam, posłuchacie sobie tę rozmowę. I teraz ostatnie zastrzeżenie, które muszę Państwu tutaj wyjaśnić i musi to paść, ponieważ ten materiał zabiera moje wzruszenie na końcu. Ja Państwu mówiłem, że kiedy się mówi o duchowości, o rzeczach prawdziwych, a taką rzeczą jest na przykład list z transcendencji, to jest 100% prawda. 100%. Po prostu. To kiedy się mówi o takich rzeczach, czekajcie, bo coś mnie nosem, dobrze, kiedy się mówi o takich rzeczach, dzieją się czasami dziwne rzeczy. I jedną z tych rzeczy niezrozumiałych, dla mnie bardzo krępujących, jest wzruszenie, które nagle ogarnia człowieka. I to jest tak silne, że człowiek zatyka, nie jest stary. Tylko proszę Państwa, żebyście mieli jasność. Proszę, bo mówię do Was o godzinie 6:00. Widać. 6:02 rano specjalnie po to dałem nudny tytuł, dałem nudną zapowiedź. Specjalnie wystartowałem tak wcześnie, żeby jak najmniej nawet tego osób sobie słuchało na żywo, bo zależy mi na tym, żeby mówić to o tym bardzo ostrożnie i spokojnie. Więc powtórzę jeszcze raz. To wzruszenie, które czasami przychodzi, jest związane z wibracją. To nie polega na tym, że ja jestem jakimś płaczliwym człowiekiem, niezrównoważonym psychicznie, który tam jakoś się wzrusza i coś, albo na przykład, nie wiem, że jestem takim dobrym człowiekiem i tam jakoś mi tam łzy. Nie, to w ogóle na to tak nie patrzcie. To po prostu jest tak potężna siła, która przychodzi, tak potężna energia, że macie łzy w oczach. Ja powiem Wam, żebyście zrozumieli to, powiem Wam na taką, może być świadomością, Duch Święty może być świadomością, dobra, nie będę czytał, bo bardzo ciekawy komentarz pana Mitchman, tak, ale dobra, nie miałem czytać komentarzy, proszę Państwa, wróćmy jeszcze do tego.
kiedy ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli kontakt z obcymi, tylko że, żebyście mieli jasność, to nie są ludzie, którzy mieli kontakt, że nie wiem, widzieli UFO, bo to jest w ogóle najmniej ciekawe, także a tam ktoś widział UFO, przelot, nagrał, na to, kto to w ogóle, słuchajcie, mamy tony takich materiałów, tysiące, no i co z tego, co, czy myślicie, że kolejny film z UFO coś zmieni? I ci, którzy nie wierzą, i tak nie będą wierzyli, a ci, którzy wierzą, i tak już wiedzą, tak, więc nic to nie zmieni, relacje mamy, tam ktoś widział, tam to, siam to, no nic to nie zmieni, tysiące materiałów mamy, trzeba było zrobić inaczej, krok do przodu niż tylko zbieranie tych materiałów. W każdym razie, kiedy ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli z nimi kontakt bezpośredni, czyli na przykład byli na pokładzie statków, zawsze mnie to zdumiewało, że oni nagle zaczynali płakać, ale to dosłownie, zobaczcie, jest taki materiał z Jimem Penistonem, który uczestniczył w incydencie Woodbridge, czyli w 80 roku w Wielkiej Brytanii, który nagle opowiada, że podchodzi do tego obiektu, opisuje ten, lubimy pana słuchać, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudzam państwa, podchodzi do tego obiektu i po prostu on się wzrusza, a ja wiedziałem, o co chodzi. Po pierwsze, że jest to wtedy prawdziwa historia, po drugie, on odczuwa tę wibrację, która szła od tego obiektu i dlatego mu się pojawiają te łzy, dobrze? Przejdź z tematem do mainstreamu. No właśnie, jak trafić do mainstreamu? Ale trafię, proszę państwa, trafię, mam na to pomysł. To wzruszenie, które mnie, ja to zachowałem na tej rozmowie, które mnie ogarnęło, jest związane z wibracją, dobrze? I państwo będziecie, żebyście mieli tę świadomość, ja to specjalnie długo się zastanawiałem, czy to wyciąć, czy to nie wyciąć, czy to zostawić, czy to co z tym, kurczę, zrobić, ale pomyślałem, dobra, zostawię to, wcześniej ludziom wytłumaczę, żebyście wiedzieli, jak to wygląda i dlatego sobie posłuchacie tej rozmowy. Proszę państwa, tam jest pewna, jeszcze raz powtarzam, ja nie mówię, że jest to prawda i nikt tego nie potwierdzi, bo tak jak na przykład list z transcendencji został potwierdzony przez nas, został absolutnie, nie wiem, Emilcin, zdany, projekt Kontakt, my to wszystko mamy zweryfikowane na wiele sposobów. Ja z channelingiem zawsze mam duży, duży dystans i po prostu tak powinno się podchodzić. Mamy być największymi sceptykami świata. Ja i państwo też. Największymi sceptykami. Taka jest zasada i to jest jedyna droga, żadnej innej, tak? Dobrze, a teraz sobie posłuchajcie tej rozmowy z panią Mirosławą. W trakcie rozmowy zrozumiecie też kontekst tego wydarzenia i zrozumiecie sprawę związaną z tą książką. Dlaczego? Dlatego, że tam się pojawia bardzo podobny przekaz jak od Wandy, czyli do tego, że ja mam napisać tę książkę. Niezwykłe jest to, proszę państwa, że ja tę książkę w zasadzie mam w głowie, mam jej tytuł, super naprawdę tytuł. Komukolwiek powiedziałem ten tytuł, to naprawdę stawiał ten tytuł do pionu. Jest to książka, która moim zdaniem powinna się ukazać nie w Polsce tylko wyłącznie, ale na całym świecie. I jeżeli ma tak być, że ona ma się ukazać, jeżeli ma tak być, że jest jakaś, proszę państwa, jest sens w tym, co ja robię i w tym, co do was mówię. Ja wiem, że wy wyczuwacie wyjątkowość tych audycji, że coś tu jest innego niż ci youtuberzy tam o UFO, że to nie, to jest coś zupełnie innego, tak? Zobaczcie, jakie ja daję tytuły, zobaczcie, jakie ja daję zapowiedzi. To są zapowiedzi, które tak naprawdę, no nie wiem, prawie ludzi zniechęcają do oglądania tej audycji, tak? Ja nie mówię cały czas, subujcie, lajkujcie, choć oczywiście bardzo was o to proszę, ale tego nie robię, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ja mogę robić wszystko wbrew regułom, czyli 21 reguł, jak robić słuchane audycje na YouTubie i ja będę postępował w każdej z tych reguł na opak, odwrotnie. I nie ma znaczenia, jeżeli to ma trafić do ludzi i ma się dostać do ludzi, to się dostanie, bo światło się przebije przez ciemność, nie ma wątpliwości. I proszę państwa, chcę wam tylko powiedzieć tak, że ja jestem, no byłem trochę zaskoczony też sobie w trakcie tej krótkiej rozmowy z panią Mirosławą, sobie tego posłuchacie, czyli pamiętacie o tym Duchu Świętym, żebyście nie spadli z krzesła, że to chodzi o zbiorowość tych istot, pamiętacie o tym, że ja nie mówię, że jest to prawda i pamiętacie o tym, że to wzruszenie na końcu to jest po prostu wibracja, kiedy nagle mi się pojawiła, nie ma wątpliwości, związana z listem z transcendencji, który będzie niezwykłym wydarzeniem, kiedy ja go w tej książce zamieszczę, ale raczej nie ten list z transcendencji, tylko sama książka, która będzie bardzo ważnym momentem w tym procesie przebudzenia na Ziemi, w co absolutnie wierzę. Dobrze, muszę założyć okulary, żeby wybrać właściwy materiał z tych, które przygotowałem. Ile ja gadam w ogóle? No
i chyba coś mi się wydaje, że chyba ponad godzinę. Dobra. Proszę Państwa, Pani Mirosława, spróbujmy. Ja się rozłączam, wrócę jeszcze na chwilę po samej audycji i coś Wam jeszcze pokażę i się pożegnam, dobrze? Także tym razem wrócę, bo już miałem nawet nie wracać, ale tym razem wrócę. No to w takim razie posłuchajmy. No dobrze, to może od czego by tu zacząć? No, napisała Pani SMS, tak, do mnie, tutaj do Fundacji Nautilus. Tak, tak, bo obejrzałam program z tym panem... ojej, teraz mi zleciało z głowy. Michał taki Plewniak. Młody... Michał Plewniak pewnie, tak? Tak, tak, tak. I tam pan mówił o tym liście od transcendencji. To nieprawdopodobna historia i prawdziwa jak najbardziej, tak? Dokładnie. Ja to sprawdzałam i ja wiem naprawdę, od kogo jest ta wiadomość. I ta druga wiadomość, którą ja dostałam, jest również od tej... samej postaci, bo to w zasadzie nie jest jedna postać, to jest czy istota może bardziej i po prostu... Ale może najpierw po kolei, chwila. Niech pani, w szoku. Ja wiem. Ja tutaj rzeczywiście, bo zadzwoniłem do pani tak z zaskoczenia, tak za to przepraszam. Niech pani coś powie o sobie, tak? Bo no, kilka słów choć takich, co pani może powiedzieć. No, co ja mogę powiedzieć? Jestem zwykłym człowiekiem, mam 51 lat. Od kilku lat uczę się jasnowidzenia, pisma automatycznego takiego nauczyciela, który uczy kilka tysięcy osób, nazywa się Zbigniew Jan Popko i no, po prostu obejrzałam program i nagle pismo automatyczne przychodzi, że tak powiem, znienacka. Zazwyczaj dostaję przekazy tylko dla siebie, ewentualnie dla męża, czy dla rodziny. Natomiast... Powiedzmy, jak to pismo wygląda automatyczne, że nagle zaczyna pani pisać tak trochę bezwiednie, tak? Na kartce papieru. Nie do końca tak. Ponieważ my się tego uczymy, my to robimy świadomie, dlatego że wchodzimy w odpowiednie wibracje, wchodzimy w wyższe wymiary i mamy kontakt bezpośrednio z siłami jakimiś tam wyższymi, czy z istotami, bo to różnie może być. Można mieć kontakt i z bytami typu, nie wiem, UFO właśnie, albo chociaż ja jeszcze nie miałam akurat z UFO, ale oczywiście jak najbardziej w to wierzę i mam wiele takich powodów, żeby w to wierzyć, o, że tak powiem. Natomiast ten przekaz był od sił wyższych. Ten, który pan dostał najpierw od transcendencji, był właśnie od sił wyższych i od tych samych sił był później ten drugi, który ja otrzymałam. Wygląda to tak, że pojawia się ucisk na głowę w odpowiednich miejscach w zależności, która z sił wyższych się ujawnia i ktoś chce przekazać i wtedy się notuje to, co wpływa w zasadzie do myśli. Swoje myśli należy jak najczęściej wypalać w sensie pozbywać się ich, uciszać je, albo kłaść spać wręcz, są takie techniki różne. Natomiast wtedy schodzą właśnie takie przekazy, prawda? One nie wyglądają do końca tak, jak miała tamta pani, która przyjęła pana przekaz. Ona nie była przygotowana, więc oni zastosowali pewnie taką technikę, że to w nią weszło, prawda? A tutaj u nas to no, troszkę inaczej działa. No dobrze, ja tylko przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, na czym polegał ten list transcendencji. To był list, no, który ewidentnie miałem ja odtrzymać i pani w 87 roku po prostu zaczęła go bezwiednie notować. To jest długa historia, list jest poruszający i pani wysłuchała tą historię o tym liście i co? I pani mówi, że wie pani, od kogo ten list jest, tak? Naprawdę? Tak, tak. Sprawdzałam to ja, sprawdzało to jeszcze kilka osób, które się też uczą jasnowidzenia i pisma automatycznego, żeby zweryfikować pochodzenie, prawda? Na pewno ten mój sprawdzało 4 osoby chyba, tak? I ten mój, który ja przyjęłam, był
mam co powiedzieć, bo pan to gdzieś potem puszcza. No ja bym to chętnie puścił, tak, bo to pewnie ludzi by ciekawiło. No nie wiem, czy pani chce zdradzić, od kogo ten list jest, bo ja pewne podejrzenia się... też mam. List był od Ducha Świętego i od Boga, zwanego Elohimem, to jest Bóg spoza rzeczywistości, tak można powiedzieć, czyli tutaj się przejawia w naszej rzeczywistości Bóg Twórca, w poza rzeczywistości przejawia się Elohim i tak go nazywamy, prawda? Normalnie możemy wchodzić w wizje, w których to niektórzy rozmawiają z Bogiem, czy z Duchem Świętym, czy z innymi wyższymi bytami. Można się tego nauczyć jak najbardziej. Jak ktoś ma zdolności, to tym bardziej. Może tylko jedna, rozumiem, ale tu jest jedna moja taka uwaga techniczna, mianowicie coś, co się nazywa listem z transcendencji, o czym ja tą historię czasami opowiadam, no jest integralnie związane z UFO, to nie ma w ogóle wątpliwości. Czy tutaj pani to jakoś dopuszcza, że może mieć to związek z UFO? Oczywiście, bo UFO żyje tymi zasadami, którymi duchowości, prawda, i my mamy także różnego rodzaju webinary na naszych naukach, prawda, webinary czy spotkania, gdzie mamy kontakt z UFO w formie jakiejś takiej astralnej, można powiedzieć, przychodzą i na przykład naprawiają w nas jakieś uszkodzenia DNA, i nawet czasem da się to wyczuć, jeżeli są naprawiane elementy na przykład energetycznego DNA. No, jak ktoś jest wyczulony, to odczuwa, że coś się dzieje. Niektórzy mają wizję, widzą te postaci. Najczęściej przychodzi UFO takie szare, te wyższe takie. Nie te małe, tylko te wyższe. Wyższe postacie, tak? No ja, tak, wie tak. Pani, ja już w życiu widziałem wszystko. Tak zimne rzeczy, że już nie jestem w stanie uwierzyć naprawdę we wszystko. Oczywiście wie pani, że będą ludzie kwestionować to, czy że to są jakieś wyobrażenia tylko wyłącznie. Zdaje sobie pani z tego sprawę, prawda? Oczywiście, zdaję sobie sprawę, bo część znajomych traktuje nas, którzy się uczą tego, jako szaleńców, prawda? Ale no, jest zbyt duża grupa ludzi, która jakby widzi, która ma doznania, ma jasno słyszenie i po prostu to, no to mnie to przekonuje, nikogo innego nie musi, jak pan mówi, zawsze prawda się sama obroni, co jest ważne, na przykład my się uczymy o tym, że jeżeli ktoś ma w sobie promieniującą prawdę, to ludzie go słuchają, bo promieniuje właśnie tą prawdą i pan ma właśnie tą prawdę na wysokim poziomie, dlatego proszę się nie dziwić, że ma pan wielu słuchaczy. No, ja się z tego bardzo cieszę, że mam tych słuchaczy. Rzeczywiście zawsze byłem tak trochę zaskoczony, że tyle ludzi chce mnie słuchać, mówię szczerze, no ale staram się rzeczywiście... Staram się mówić prawdę jak najbardziej, ale tutaj pani napisała taką jedną rzecz intrygującą, mianowicie, że pani dostała odpowiedź, tak? Czy kolejny jakby list adresowany do mnie, tak? Czy to jest, tak, czy tak, ja dlatego, że ja w przekazie dostałam, że to jest skierowane do pana i mam to panu przekazać. Czyli jakby jeszcze były dodatkowe słowa mówiące o tym, że mam przekazać ten list. Więc napisałam SMS-a, ponieważ pan w jakiś tam audytek mówił, że nie ma pan czasu odbierać nic, jeszcze to napisałam jeszcze maila. Będę miał wkrótce czas, ale jeszcze nie mam tego czasu. No, tak? Napisałam maila, żeby to dotarło, bo no jeżeli to jest przekaz z góry, a jak mówię, no 4 osoby to sprawdzały, którym ufam, prawda, które się uczą wiele lat już i po prostu... No dobrze, jestem przekonana. Ciekawe, czy treść tego przekazu, ponieważ wszyscy oczywiście są ciekawi, co w tym przekazie jest. Czy to jest tak, że może pani tutaj coś powiedzieć, czy pani mi tylko chce powiedzieć prywatnie, jak to pani widzi? Znaczy ten przekaz był tam spisany w mailu, tak? Pani mówi o spisanym mailu. Ja teraz jestem przed mailem Fundacji Nautilus. Kiedy pani wysłała tą... Maila ciut później niż wiadomość SMS-em, więc trudno mi powiedzieć, jaki to był dzień.
Ale no to nie było dawno, myślę trzy tygodnie temu. No to dawno, tygodnie. To dawno, wie pani, bo tutaj jest dużo tych maili, ale nic, ja dojdę do tego, Znaczy, mogę tam... podać mojego, bo ja to chyba wysyłam z Gmaila, tak, to będzie... Ja mam tego Gmaila, niech pani nie podaje, żebym już nie musiał tego wycinać, dobrze, mam tego Gmaila. Dobrze, dobrze. W każdym razie, a może pani tak w kilku słowach, dopóki jeszcze nie znajdę tego... Treści, znaczy treść maila jest bardzo, przekazu jest krótka. Chodzi o to, że góra prosi pana, ja nazywam ich górą, prawda, ale proszą, żeby pan przebił wiedzę o UFO, o ich podejściu do duchowości ale proszą pana, żeby pan o tym napisał książkę, która stanie się bestsellerem. Nie, pani mi tego nie mówi, bo ja się zaczynam bać. Ale, no, nie, wie pani tak dlaczego? Nie, momencik, ja muszę wstać po prostu, bo to jest niemożliwe. Do mnie, nie wie pani, to naprawdę w tej chwili to się zacząłem bać, bo do mnie zadzwoniła osoba, która ja wiem, że ona się zajmuje channelingiem i naprawdę ma kontakt. Nie dzwoniła do mnie od 8 lat i zadzwoniła do mnie, że dostała przekaz dla mnie skierowany, że mam napisać książkę. No. Jest to książka o UFO i o duchowości, która wstrząśnie całym światem. Dokładnie. Ja mam napisać tę książkę, tylko że pani nie ma kontaktu. Nie ma pani kontaktu z tą osobą, no bo nie ma takiej szansy, żeby pani znała tą osobę. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, no bo tak jak mówię, w naszej grupie tych uczących się jasnowidzenia, jasnosłyszenia, no jest kilkanaście tysięcy osób, więc mogłabym to mieć, ale nie, no to no nie jest wiem, już po nie prostu wiem. Przesada, naprawdę, to już przesadziła pani teraz mocno, bo ja muszę dojść do siebie po prostu. Bo ja chciałem panią zapytać, powiem pani w ten sposób, niezależnie od tego, jak oceniać to, bo ludzie oczywiście wiem, jak to oceniają, pani jest tego świadoma i bardzo się z tego cieszę, że pani jest tego świadoma i nie ma co się tym przejmować, tak, po prostu. Natomiast chciałem pani jedną rzecz powiedzieć. Otóż miałem panią przed chwilą zapytać, no pani mnie ubiegła, że dostałem przekaz w sprawie książki, że mam napisać książkę. I ja rozumiem, że pani by to powtórzyła, że ten przekaz dotyczy tego, że mam napisać książkę. Znaczy ja zapisałam przekaz, który zszedł z góry i tak, taka była treść mniej więcej, nie? Więc określono to jako pana misja i zadanie w treści. Ja nie pamiętam dokładnie treści, bo to już było parę tygodni temu, a przekazy schodzą różne, schodzą też jasnowidzenia, więc no nie pamięta się takich rzeczy, nie? Pani Aldona, no trafiła właśnie pani... Mirosława. Pani Mirosławo, przepraszam, bo ja z panią Aldoną też rozmawiałem wcześniej. Pani Mirosławo, trafiła pani bingo. Trafiła pani bingo, bo to jest po prostu niemożliwe, że dwa przekazy do mnie docierają od różnych zupełnie ludzi, no chyba, że tutaj żeście się jakoś umówili, żeby, ale to przecież nie ma, nie zna pani Wandy, no nie ma takiej możliwości, żeby pani znała. Nie, no raczej Wandy żadnej takiej, która nie by się zajmowała. Nie mogę sprawdzić jej nazwiska, choć znam to nazwisko. Ona się kontaktuje z bardzo wysokim bytem duchowym. I przekazała mi wiadomość, że mam napisać książkę i jest oczekiwanie właśnie na tą moją książkę, która wywoła jakieś ogromne poruszenie na świecie. Ja się od niej dowiedziałem, o tym nawet pani powiem datę, ponieważ ja odwiedzałem mojego chorego kolegę w szpitalu i przed szpitalem ona do mnie zadzwoniła i to było 2-3 tygodnie temu. Trzy tygodnie może coś takiego. No ja przekaz dostałam tydzień po emisji tego, bo jak gdzieś 6 dni później po emisji oglądałam ten program i jakoś tak w nocy, między około 1 w nocy zaczął schodzić ten przekaz. Jeszcze co mnie zdziwiło, on schodził, no bo to tam troszkę trwa, nie, zanim schodzi, ja zapisuję. Ale nagle mi się urwało ileś czasu też trochę, co mi się nie zdarzy przy przekazach. Właśnie jestem świadoma cały czas, może jeszcze, nie wiem, jakaś wizja do tego była, która poszła jakoś tak do jakiegoś wyższego mojego ja, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale po prostu nagle była 1:46, nie? A przekaz jest krótki, więc jako dość szybko zapisałam. Tutaj, momencik, ja wie pani, jestem... Nie chcę mówić, że jestem w szoku, bo to nie jest właściwe słowo. Jestem poruszony, dobrze? Może tak powiedzmy. Mm-hmm. No bo po prostu
No wie pani, to jest ten moment taki, kiedy naprawdę człowiek słyszy z tyłu dzwony przeznaczenia prawie, że no bo ja naprawdę, wie pani, że ja mówię prawdę? Wie pani o tym, tak? Tak, 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 ja to czuję. Pani to czuje i chciałem pani powiedzieć, że chciałem panią zapytać właśnie o to, czy coś o książce nie było. Ja tutaj mam teraz panią, tak, twój czas przebudzenia nadchodzi, w sprawie wolnego wyboru zadecydujesz, czy na siebie tę misję przyjmujesz, świadectwa, budzenie świata, świat ratować, no i rzeczywiście jest to książki, jest tutaj o twoim zadaniu będzie napisanie książki, to, który będzie bestsellerem i otworzy ludzi na inne postrzeganie. Ja teraz muszę zrobić tak, pani Rosławo, bo ja muszę coś z tym zrobić, tak, jeżeli mamy puścić to ludziom, tak. Bo nie ma pani nic przeciwko temu, żebym miał. Nie mam, jasne. Ja po prostu wiem, jak ludzie postrzegają ten temat, ale no, nie interesuje mnie to, ja wiem, że to jest prawda po prostu. Szansa na to, że i pani, i ta osoba w tym samym czasie o tej książce, no jest zerowa, to jest po prostu zero. 0% szans, że to jest przypadek. Więc zrobimy tak. Ja sobie tutaj do pani telefon zapisuję. Dobrze, już zapisałem sobie go wcześniej, ale tutaj już mam tego maila. Bardzo dziękuję, bo już go dostałem, tak? To się nazywa Super. Drugi list od transcendencji. Tytuł listu tak, był tak napisałam, bo no nie chciałam panu napisać od razu, że dostaję przekazy od Boga, bo też nie wiem, jak pan na to zareaguje, prawda? To znaczy nie, no ja zareaguję, proszę pani, ja zareaguję spokojnie na to, dlatego że ja też wiele rzeczy... Nie, dobrze. No i wiele pan w życiu widział i wiele rzeczy właśnie widziałem i mam zawsze... Powiem tak, że, że góra jest bardzo otwarta na to, że ludzie z własnego doświadczenia przedstawiają innym ludziom prawdę. Bo wtedy ta prawda jest prawdziwa, że tak powiem, może nie zgodnie z jakimiś tam zasadami językowymi. Natomiast na doświadczeniu powinniśmy budować to, co ludziom mówimy, to jak ich uczymy czegokolwiek i wtedy to jest prawdziwe i wtedy oni w to wierzą. Dobrze, ja muszę ochłonąć po tym wszystkim. No nie, no to jest nieprawdopodobne, że pani tutaj o tej książce w tym przekazie i do mnie Wanda dzwoni i mówi, że dostała przekaz w sprawie książki. To jest po prostu poza skalą, naprawdę. To jest poza skalą, bo tutaj nie mogłyście panie sobie tego wymyśleć i trafić z książką akurat, no bo to jest jakiś absurd. No. Ja tylko pani powiem, powiem pani tak, bo musimy z tego coś, z tym musimy zrobić, że ja mam to puścić ludziom, żeby ci ludzie nie pospadali z krzeseł ze śmiechu po prostu, tak? Tylko żeby naprawdę zobaczyli, że coś jest z tym ważnego, więc ja zadzwonię do Wandy też, nagram z nią krótką rozmowę po rozmowie z panią, no bo żeby to jakoś po prostu tutaj, no to po... I zrobimy tak, ponieważ ja oczywiście, że się przymierzam nie tylko do napisania tej książki i wszystkie tutaj siły na ziemi i na niebie sprawiają, że ja tę książkę mam napisać. No, zdarzają się nieprawdopodobne rzeczy związane ze zbiegami okoliczności. Wie pani, że nie ma zbiegów okoliczności, prawda? Wszystko jest od góry. Tak jest. Ja w tej książce wiem, że muszę opisać historię z listu z transcendencji włącznie z tym listem. Ten list będzie wydrukowany w tej książce, tak? Tak. Ja jestem tego świadomy, że taka jest moja tutaj, moje zadanie i moja rola, to od początku to wiedziałem. Natomiast zbieżność tutaj tej historii z tą książką i z tym przekazem jest nieprawdopodobna. Ja mówię szczerze, tutaj muszę sam jeszcze się z tym jakoś uporać. Także bardzo pani dziękuję za zgłoszenie. Przepraszam, że dzwonię dopiero dzisiaj. Nie, no ja rozumiem, pan jest zajęty, dużo ludzi się chce skontaktować, każdego wiadomość jest ważna, prawda? Tak, wszyscy chcą oczywiście ze mną, jak się pani domyśla, prawda? Ja tych ludzi bardzo kocham i im dziękuję za to, że oni dzwonią, naprawdę, to jest szczere. Zapisuję, od 2 godzin zapisuję te numery, które oni zgłaszają, wśród tych właśnie zgłoszeń. Było też pani zgłoszenie, stąd dzwonię o tak dosyć, no, porze dziwnej, o 13 w niedzielę, prawda? Tak nietypowo. W sobotę, bo ja jeszcze do pracy dzisiaj wychodzę. W każdym razie, mówię szczerze,
odebrało mi mowę ze zdziwienia, jak to jak odebrało. No mnie teraz, mnie też, no, jak pan to stworzy. Jeszcze jak czytam teraz tego maila pani tutaj, że jest o tym, że moim zadaniem jest napisanie książki, która będzie bestsellerem, to jest w zasadzie powtórzenie zdania, które padło w rozmowie z Wandą, to jest dosłownie to samo. Potwierdza, że to były jakieś takie wyższe byty. Tak, ja, mówię szczerze, pierwszy raz mam do czynienia z taką sytuacją i mam nadzieję, że też nasi tutaj widzowie to docenią, że tutaj przedstawiam tę historię państwu, bo to taka korelacja w czasie, że to jednocześnie prawie to samo zdanie się pojawia w przekazie od pani i od osoby, której no nie ma szansy, żeby pani ją znała, bo ta osoba się nie ujawnia, to nie jest w żadnych grupach, tam nie jest, także to... Mhm. No nie wiem, no muszę po prostu ochłonąć. No proszę mi wybaczyć. Oczywiście, jeżeli, to jest jeżeli, jeżeli tylko pani pozwoli, to przekażę pozdrowienia dla pana Zbigniewa Jana Popko. Dziękuję bardzo. Ja kojarzę, choć nie spotkałem nigdy. Proszę przekazać. Proszę opowiedzieć o tym. To jest wspaniały mistyk i na pewno przekażę, jak będę miała możliwość. Proszę to zrobić, tak. I go serdecznie ode mnie pozdrowić i przekazać mu, że, no, że jakby to, co robię, robię z serca. Ale ja mam nadzieję, że on to czuje, jakoś tam wyczuwa. On wie, on po prostu widzi człowieka, tak. I wie, jakim jest człowiekiem. Mam nadzieję, że tak jest. Wie pani, ja też jestem nie bez wad, mam wiele wad, ale staram się być coraz lepszym człowiekiem. Choć każdy z nas próbuje, wszyscy jesteśmy grzesznikami, niech mi Bóg wybaczy moje wady różne i tak dalej, ale staramy się. Według Boga nie grzeszymy, tylko popełniamy błędy, bo jesteśmy małymi dziećmi, które cały czas się uczą i dlatego nie ma grzechu, tylko jest błąd, prawda, który trzeba naprawiać. Tak, wtedy dopiero stajemy się lepszymi ludźmi. Miałem panią zapytać o jedną rzecz. Pani nie zna treści listu z transcendencji, prawda? Nie, tylko słyszałam to, co pan opowiadał o tym liście, prawda? To jest tak, jakbyśmy teraz odczytywali ten list, to co pani powiedziała, z tymi błędami, tak. Aha. No ja nie wiem, to jest jakaś, po prostu mówię, no mistyczna chwila, to... Jeżeli, proszę państwa, gdzieś w internecie będziecie kiedyś szukali jakiegoś dowodu na, nawet nie wiem na co, no, na jakieś połączenia kosmiczne czy coś, no to myślę, że ta rozmowa będzie takim dowodem. Nie spodziewałem się tego, że tak w tym kierunku to wszystko się potoczy, pani Mirko. No więc, ale potoczyło się. Także tak. Bardzo, bardzo pani dziękuję za to. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Pozdrawiam również. Będziemy w kontakcie. Ja tutaj na maila odpiszę od razu. Podam też do siebie numer telefonu, tak na wszelki wypadek, żeby pani miała ten numer telefonu. Ja nie wiem, co z tym dalej zrobić, bo to jest coś tak niebywałego. Zadzwonię zaraz do Wandy i o tym powiem, bo to jest absolutny kosmos. To już jest po prostu kosmos kosmosów. A tylko pani powiem, że tekst, który pani powiedziała o tych błędach i o tym, że człowiek jak dziecko i tak dalej, to jest po prostu pani przeczytała fragment tego listu z transcendencji, którego pani nigdy nie czytała. Dobrze. Aha, czyli pewnie był to przekaz kolejny z góry na bieżąco, bo też się takie rzeczy zdarzają. Myślę, to się nazywa jasnosłowie, tak zwane. Jasnosłowie. No to mieliśmy jasnosłowie, bo to dokładnie jest ten list, jest o tym, o błędach, o tym, że musimy umieścić energię Boga w naszym życiu. No tak, bo on nas otacza przecież. Tak. Wszędzie. No, szok. No, to jest wspaniałe po prostu. Nie, ja to widzę na co dzień i po prostu ja jestem o tym przekonana, nie? Dobrze, ja nie mogę o tym mówić. No, rozumiem. Bo mnie zatyka po prostu. Dobrze. Dobra, odpiszę pani na maila. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
No dobrze, proszę państwa. No mieliście okazję to tego wysłuchać. Jeszcze raz powtarzam, mamy być największymi sceptykami na świecie. To jest jedyna droga. Mamy w to nie wierzyć. Ja w to nie wierzę, żebyście mieli jasność. Ja nie traktuję tego, że jest to prawdziwy przekaz. Faktem jest, że rzeczywiście Wanda wcześniej powiedziała o tym, że mam napisać książkę. Faktem jest, że w głowie mam całą tą książkę o szokującym, fantastycznym super tytule i super treści. I faktem jest, że rzeczywiście byłem przejęty tym, ale państwu to wyjaśniłem, tak? Już wiecie, z czego wynika to wzruszenie, jak to działa, tak? To po prostu tak działa. To jest wibracja i musicie mi to wybaczyć. No jestem tutaj z wami szczery do końca. Także powtarzam, najwięksi sceptycy świata, to my mamy być takimi właśnie sceptykami. Mamy nie wierzyć do końca we wszystkie rzeczy, które nam przekazują, ale jednocześnie, proszę państwa, mamy przebudzić świat. Dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję państwu za wszystkie lajki, wszystkie subskrypcje, miłe komentarze, niemiłe komentarze też. Pozdrawiam też hejterów, też jesteście potrzebni. Słuchajcie, wszystko to ma jakiś sens. Bardzo dziękuję wam za te, nie wiem, donaty, nie wiem, co to było, co się tam pojawiło na tym, na jakieś pieniądze. Kolega mi to ustawił, będę musiał to sprawdzić, ale już wam bardzo się nisko kłaniam do ziemi i dziękuję za to. Wiecie, że te pieniądze są potrzebne po to, żeby po prostu ta machina wreszcie ruszyła, tak, bo niestety, jak ja jestem wyłączony, ja w tej chwili jestem wyłączony z tego, robię tam to, tak jak ja powiedziałem koledze, lewym palcem nogi przez prawe ucho i to tak naprawdę tak to wychodzi, no ale i tak ludzie oglądają, wiem, że w tej chwili nie ogląda prawie 600 osób, co jest rekordem świata, naprawdę rekordem świata o tej porze. I dzisiaj też w ogóle tak ciekawy dzień, Boże Ciało, tak, jakimś takim przypadkiem się stało, bo naprawdę tego tak nie planowałem, że akurat dzisiaj. No ale się stało. Dziękuję, że wysłuchaliście tak długiego programu, tak wcześnie rano, rekord świata, razy 10. Ale drodzy państwo, już na sam koniec wam powiem, jeszcze raz powtórzę to zdanie. Jeżeli rzeczywiście tak ma być, że ma być przebudzony świat, to ja mogę napisać 21 zasad, jak robić dobre materiały na YouTubie i napisać dobrą książkę. I mogę robić każdą tą zasadę wbrew, czyli dokładnie na odwrót. Fatalna okładka, fatalne tytuły, fatalne zapowiedzi, cokolwiek, no wszystko może być, ej, tak to po prostu się przebije przez ciemność. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, drodzy państwo. Kończę, idę sobie na krótki spacer, a potem się zabieram za strony Fundacji Nautilus, które już muszą ruszyć. I mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda, przynajmniej choć troszeczkę też nadrobię zaległości z pocztą. Wszystkich przepraszam za to, Jezus Maria, że nie macie jeszcze odpowiedzi, ale no niestety tak się zdarzyło, że ja muszę tutaj no muszę kilka rzeczy zmienić, drodzy państwo, no muszę zmienić. I te zmiany nas czekają, nie tylko świata, ale także moje prywatne zmiany. Niech moc będzie z wami, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Co złego, to nie ja i pamiętajcie, ja jeszcze wrócę.